Witam serdecznie i mam wielką przyjemność zaprosić do dyskusji o książce, książka sprzed kilku dni. Czego się bardzo cieszymy? Cieszymy się tym bardziej, że jest to książka niezwykle ważna. To po pierwsze. Po drugie, że odegrała już swoją rolę, a jak wielu twierdzi, ma do odegrania dużo większą niż tylko to, co, co do tej pory się wokół niej. Wydarzyło i po trzecie jest ona po prostu nie tylko ważna i ciekawa, ale po prostu niezwykle wartościowa. Tak mówimy o tym, że zawiera niezwykle ważne treści, które no, będą, że powiem, warte są zgłębiania, warte są dyskutowania i, 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 i przyswajania. Cieszymy się też, że stało się to w dużej mierze za, za sprawą jakby i, i za zasługą księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dał tutaj wyraz temu rekomendując książkę i był to także moim zdaniem ważny akt pewnej i odwagi i, 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 i świadomego wyboru, tak? bo to nie jest, ta książka już narobiła tyle w świecie, że powiem bałaganu, że można byłoby się jej wystraszyć, a, wręcz, a, a mamy tutaj przy, przy, przypadek jakby wręcz przeciwny, z którego się Niezwykle cieszymy. Do dyskusji poprosiliśmy przedstawicieli dwóch czasopism, dwóch środowisk, środowisk, księdza Mirosława Tykwera, redaktora naczelnego przewodnika katolickiego. Jest nam bardzo miło go gościć. I pana Tomasza Rińskiego, redaktora Christianitas. który należy jakby do naszej rodziny, więc szeroko rozumianej, więc te, też się z tego cieszymy, a, a, a jest rzadkim gościem w Poznaniu. Także dyskusja zapowiada się ciekawie, kompetentnie i, i, i tak jak mówiłem, że powiem da, płodnie, tak? w tym sensie, że oczekujemy od niej wiele. Poprosiliśmy również osoby, które... Yy, które będą mogły nas jakby wesprzeć i na których głos liczymy. Tutaj z, yy, witam pana redaktora naczelnego Christiani, teraz pana Pawła Milcarka I, i pana profesora Grzegorza Kucharczyka, którzy będą, nieformalnie nawet, nie, nie uprzedzałem ich o tym, ale chcemy ich potraktować troszkę właśnie, jak powiedziałem, ekspercko i i, 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 I o ich głos będziemy prosili i wręcz będziemy się i, i tego głosu domagali. Bo ta książka, jak Państwo pewno wiecie albo nie, jest którą, którą mamy przed sobą. Jest odpowiedzią na niezwykle głośny i ważny tekst kardynała Kaspera, który przed Synodem przedstawił pewne tezy, które następnie przybrały też postać książki. Skąd ta książka się wzięła, skąd ten problem, tak, 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 tak gwałtownie, że powiem, wyrósł. O to bym chciał poprosić pana Tomasza Rowińskiego, żeby nam te okoliczności przybliżył. Dobry wieczór Państwu. Może ja najpierw zacznę od tego, że polecam tą książkę, bo zajmowałem się, rzeczywiście staram się zajmować tymi problemami, którymi zajmował się ostatni synot. Czyli, czyli trzeci nadzwyczajny synod biskupów, który odbył się w zeszłym roku. Przed nami zwyczajny synod biskupów, ale mimo tego, że oczywiście na bieżąco te, te sytuacje i te wydarzenia, też te dyskusje śledziłem, to, to ta książka bardzo rozszerza, bardzo rozszerza horyzont. Znaczy, nie jest to książka, którą byśmy mogli potraktować jako Młotna kardynała Kaspera, znaczy nie jest w ten sposób skonstruowana. To jest rzetelna książka, gdzie są teksty zasadniczo naukowe, czego się nie należy tu wystraszyć. Naukowość tej książki polega na tym, że jej autorzy wchodzą rzeczywiście w te miejsca, które kardynał Kasper w swoich, w swoich rozważaniach pokazuje jako no, takie. Pozwalające podważać jego, w jego opinii tą praktykę kościoła, jaką mamy, i właściwie doktrynę dotyczącą i osób rozwiedzionych, tak, i, i komunii dla tych rozwiedzionych, którzy są w ponownych związkach. Także autorzy rzeczywiście wchodzą w samo, w samo, samo sedno tych problemów i samą swoją rzetelnością niejako pewne, pewne te propozycje podważają. Jeśli chodzi o ten, o ten kontekst taki medialny i tego, jak ta książka jest umiejscowiona, jak ona się znalazła tu, tutaj, w tej chwili, między nami, no to możemy powiedzieć no, prosto. Było to pewnego rodzaju zaskoczenie. To znaczy tak, tak to no, też, też można było odbierać, kiedy, kiedy obserwowało się to, co działo się między konsystorzem, na którym Kardynał Kasper wygłosił na życzenie papieża swoje, swoje przemówienie wprowadzające do refleksji. A ta książka pojawiła się właściwie kilka dni, została zapowiedziana, i niemal zaraz się pojawiła, na kilka dni przed, przed właśnie trzecim nadzwyczajnym synodem biskupów. Wyraźnie była zaskoczeniem nie tylko dla nas, takich odbiorców, nawet pilnie śledzących to, co się działo w mediach, czy co działo się pomiędzy hierarchami, jakie tam wypowiedzi się pojawiały, ale także dla samych zainteresowanych. To znaczy, reakcja. Wtedy kardynała Kaspera była bardzo gwałtowna, bodajże w dwóch wywiadach. Zaraz bardzo szybko się odniósł do tej książki, nie w sposób merytoryczny, to, to niewątpliwie, natomiast bardzo emocjonalny, mówiąc, że to jest politykierstwo, to co robi tych pięciu kardynałów, pięciu czy sześciu, bo teraz straciłem. Tak, plus, plus jeszcze tutaj kilku ekspertów. Zostało właśnie to określone jako politykierstwo, przy czym ta książka absolutnie nie ma nic wspólnego z politykierstwem. Naprawdę to jest książka teologicznie wspaniała. To przyjemnie się czyta. Znaczy nie jest to Filipika, nie jest to polemika, nie jest to jakiś paszkwil na, na brata, brata kardynała dla tychże kardynałów, ale że celna dyskusja teologiczna. Oczywiście zupełnie niedawno pojawiły się takie głosy, do, do których ja zawsze z pewnym dystansem podchodzę, no, ale warto o tym wspomnieć, że ta książka jakoś była, były jakieś próby blokowania dotarcia tej książki do, do hierarchów, którzy... Mieli brać udział w synodzie ze strony sekretariatu. Trochę trudno mi sobie to wyobrazić, bo przecież można ją na Amazonie kupić. Więc. Podejrzewam, że jest to rodzaj takiej opowieści, która się w mediach pojawiła, no ale ona też pokazuje, jak duże emocje ta, ta, ta rzetelna pozycja teologiczna wzbudziła w, w no, protagonistach tych nowych rozwiązań, tak? Jak za, za którymi stoi kardynał Kasper, no ale teraz w tej, chwili, w tej chwili też mocno kardynał Marx jest taką drugą postacią. Która, która, która dużo daje takiego głosu, e, mówi o tym, że Kościół niemiecki nie będzie czekał na przykład na Rzym w tej chwili. To zresztą się pojawiło mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawił się ów Przeciek, jakoby kardynał Baldizeri tę książkę blokował. E, także no, może to jest takie moje wprowadzenie, jeśli chodzi o, to, o, ten, o ten kontekst medialno-kościelny dotyczący tej książki. Dziękuję. Dziękuję. A teraz ksiądz Mirosław Tykwer. Tak, na pewno bardziej e, słowo ksiądz mnie zobowiązuje do e, pytania o wolę Bożą w tej całej sprawie, niż to, że jestem redaktorem naczelnym. Jutro mogę nim nie być zresztą. E, witam Państwa bardzo i dziękuję za to zaproszenie. I ja może takie dwie sprawy wstępne. E, jeżeli arcybiskup Gondecki w Rzymie wypowiedział się co do pewnych tendencji, pamiętamy, że on odniósł się wtedy do tego pierwszego dokumentu, który był jakby takim roboczym dokumentem przed przyjęciem relatio Synodi, czyli w tym końcowym tego, tej pierwszej części Synodu, tam arcybiskup Gondecki mówi, że wyczytał różne sprawy które były oburzające w kontekście też na przykład związków homoseksualnych, czyli nie dotyczyło to tylko związków niesakramentalnych. W związku z tym wydaje mi się, że gdy mówimy o stanowisku tych pięciu kardynałów i tej książce, o stanowisku arcybiskupa, o stanowisku Waltera Kaspera i jeszcze toczącej się dyskusji, to mamy kilka różnych spraw, i wydaje mi się, że dla takiej poprawności rozmowy zawsze musimy sobie mówić, o, o kogo chodzi i o jaką tezę nam chodzi. Dlatego, że ta książka w sumie odnosi się do tez Waltera Kaspera, ona w szerszym kontekście odnosi się do tak zwanych pewnych tendencji. Ale jednak ten powrót do Waltera Kaspera jest i muszę powiedzieć, że tutaj, tak jak Pan mówił, faktycznie nie jest ona jakoś skrajnie polemiczna. Ona czasami przybiera formę takiej rozmowy twardej, ale właśnie o to chodzi. Znaczy, myślę, że w tym punkcie Walter Kasper nie powinien się gniewać za to, że rozmowa dotyczy prawdy i poszukiwania woli Bożej, a nie tylko. Właśnie druga sprawa, natomiast może bardziej jeszcze istotna z mojego punktu widzenia, to, że gdy rozmawiamy o pewnych poglądach w Kościele, szczególnie teraz kiedy toczy się Synod, to zawsze trzeba sobie zrobić to założenie. Że ostatecznie nie rozstrzygnie socjologia, to znaczy, nie rozstrzygnie, czy głosów więcej jest takich czy takich. To znaczy, że gdzieś mamy najpierw u podstaw teologiczną wizję Kościoła, w której wierzymy, że asystencja Ducha Świętego jest kluczowa. Jak jesteśmy w tak małym gronie, to myślę, że można też zadać sobie pytanie oczywiście o to, jaka jest ranga końcowego dokumentu, bo to jest oddzielny, gruby temat. Ja nie chciałbym go dzisiaj specjalnie poruszać, chociaż w gwoli wstępu to mogę powiedzieć, gdzie ja go umiejscawiam, gdzie jest problem, który stawia Kasper, bo wiemy, że mamy nauczanie nieomylne w Kościele, i to, które jest definiowane, powinniśmy być mu posłuszni, ale z zasady jest jakby omylne, ulega pewnemu rozwojowi. Co do nieomylnego, zasadniczo mamy dwa, dwie takie rangi. To znaczy, najwyższa to jest tak, defide katolika, to znaczy wiary Bożej katolickiej, to co wynika wprost z objawienia. Druga, jakby ranga też nauczania nieomylnego, jest to pewna refleksja. Ona też jakby swoimi korzeniami sięga bezpośrednio do objawienia, ale jest jednak pewną refleksją i jest nauczaniem definitywnym. To znaczy trzeba je przyjmować jako nauczanie nieomylne. Trochę dzieje się na ten temat również dyskusji, jak tą drugą rangę oddzielić od pierwszej, ale to jest już oddzielny temat. Jest ta trzecia dotycząca pewnych stwierdzeń, które są o tyle obowiązujące w kościele, o ile przyjmowane są na dany czas. To znaczy, i tutaj toczyła się oczywiście i toczy się dyskusja bardzo ważna w kościele, na ile trzeba być posłusznym tej ostatniej, naj, najniższej randze, jakby. Bo ktoś powie, jak to się zmienia, to ja nie muszę być posłuszny. Znaczy, zasadniczo przyjmuje się taką koncepcję, że jest to pewien rozwój, który ma służyć temu, że kościół w pewnych rozwiązaniach do, dociera do takiej właśnie dojrzałości w tym czasie. Dlatego dla wiernych jest to i tak najlepsze rozwiązanie. Może być lepsze, ale ono teraz jest najlepsze. Czyli ulega pewnemu rozwojowi, ale to nie znaczy, że jakby mamy powiedzieć, tutaj nie ma żadnego posłuszeństwa w kościele. Tutaj też jest, tylko jest jakby innej rangi. I teraz Walter Kasper umieszcza kwestię. Yy, Nazwijmy to tego dopuszczenia do, do sakramentu Eucharystii związków ponownych po rozwodzie. Ja nie, nie lubię tego sformułowania, dopuszcza, nie dopuszcza, bo gdzieś istota kryje się ostatecznie w sakramencie, czy można udzielić rozgrzeszenia, bo to jest ten moment, kiedy mówimy, ktoś może przyjąć komunię. Czyli to nie jest takie arbitralne, ja Ciebie dopuszczam, a Ciebie nie. Natomiast Walter Kasper stawia to na tym trzecim etapie. Natomiast myślę, że stanowisko chociażby arcybiskupa, chociaż nie, może będę jak najmniej używał tutaj autorytetu arcybiskupa. Myślę, że stanowisko, jakie wyczytuję z tej książki, jest takie, że stoimy jednak na drugim poziomie. To znaczy w pewnym etapie na pierwszym, wtedy kiedy jest czytanie wprost pisma świętego, Pewnych jasnych stwierdzeń, do których chyba nie mamy wątpliwości, że małżeństwo jest jedno i nierozerwalne. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Chyba nikt nie miał też na synodzie, wydaje mi się. To znaczy, że to jest absolutny fundament. Potem są w ramach badania, objawienia, są jeszcze hipotezy egzegetyczne, i tu jest największy problem. W tej książce przedstawiony jest wyraźny taki dystans. Do, do tego, żeby hipotezy egzegetyczne były, czyli to, w jaki sposób naukowcy czytają, interpretują Biblię, było dla nas ostateczną rangą, nie rangą, tylko kryterium prawdy. Jeżeli wierzymy w Kościół, którym doktryna wiary jakby dojrzewa, u, 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 potem mamy to światło dzienne w postaci życia Kościoła, doktryny Kościoła, dokumentów Kościoła, to, to wiemy, że źródłem jest wiara Kościoła, a nie hipoteza naukowa jakiegoś biblisty. Dlatego w tym punkcie również, kiedy pytamy o to, czego chce Jezus, odnosimy się wpierw do wiary Kościoła, która odnosi się do Biblii, czyli interpretuje Biblię, a nie odnosimy się do test naukowych egzegetów. To tyle jak woli takiego mojego wstępu. Wydaje mi się, że te sprawy są ogromnie ważne Mam nadzieję, że tak komunikujemy dobrze, że rozumiemy się, w razie czego możemy rozmawiać na ten temat. Faktycznie wrócę do, do tej tezy. Kasper mówi, to jest w elemencie trzecim zmiennym. Stanowisko tej książki zasadniczo jest tak. Zasadniczo mówię, że to jest stanowisko nieomylnego. To znaczy odejście od praktyki obecnej kościoła byłoby jakby zaprzeczeniem doktryny. Dobrze rozumiem. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz poprosić o głos Pana doktora Pawła Milcarka. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość też wypowiedzenia się przy tej okazji. Kwestia, o której mówimy ma rzeczywiście też bardzo konkretny, niezbędny kontekst. Bo pierwsza rzecz to jest... Jakby To, o czym tutaj zaczęła się już rozmowa, to znaczy jaka jest prawda tak? na, na, na temat małżeństwa, na temat sakramentu, to jest rzecz absolutnie kluczowa. Wydaje się, że, że, że w, ogóle, w ogóle jest kluczowa, tak? ale y, chciałbym zwrócić uwagę na to, że istnieje taki kontekst tego rozważania, w którym pojawia się opinia, w świetle której ta sprawa nie jest tak ważna. Jaka jest prawda? Tak? To okazuje się, że ta centralna dla nas tutaj w rozmowie kwestia nie jest tak naprawdę specjalnie decydująca, ponieważ o wiele ważniejsze może okazać się to, jak zabezpieczyć pewną, jakby to powiedzieć, szczęść, swoiście pojęte szczęście i spójność wspólnoty kościelnej. Tak? Pewne, pewne, w związku z tym sprawa ta jest bardziej należy bardziej do kwestii pewnej administrowania. Obecną sytuacją Kościoła, w związku z tym wychodzenia naprzeciw na przykład jakiegoś, jakiemuś problemowi, który w kościele występuje, a nie rozpatrywania tego w świetle tego, jaka jest prawda na temat tej sytuacji. To są, to teraz tak, wydaje mi się, że w świetle pewnego myślenia klasycznego, które kościół nie tylko że podjął, ale można powiedzieć, że też i uzdrowił, oczyścił i tak dalej. To rzeczywiście sprawa. Prawda jest szalenie ważna dla nas wszystkich, ale musimy sobie zdawać sprawę, na to właśnie kładę nacisk, że żyjemy w kulturze, w której także żyją ludzie kościoła, dla których ta kwestia już nie jest tak jakby pierwszorzędnie w, taki, w takim ostrym świetle widoczna. chciałbym podać przykład takiego, bo nikt przecież otwarcie nie powie, że prawda go nie interesuje. Tak? to jest... Bardzo daleko idące stwierdzenie, w każdym razie wewnątrz kościoła. Ale mogą się pojawiać stwierdzenia, mogą się pojawiać pewne wymagania, oczekiwania, które mają w zapleczu to przeświadczenie, że ostatecznie albo prawda nie jest tak bardzo ważna, albo co jeszcze bardziej istotne prawda jest na tyle nieuchwytna, na tyle niepewna, na tyle pozbawiona jakichś konturów, że tak naprawdę musimy troszkę zawiesić sąd w jej, w jej sprawie. Otóż mieliśmy na przykład niedawno taką wypowiedź, w krótkim felietonie, wręcz w krótkim takim błysku, tak? gdy autor, który no, należał niewątpliwie do jakiegoś kręgu, może nie, nie jakichś bardzo bliskich przyjaciół, ale no jednak jakichś osób bliskich, tak? w każdym razie gdzieś tam w, w błysku osoby Jana Pawła II pojawiający się, tak? publicysta, autor, redaktor, który dzisiaj z pewnym niewątpliwym żalem mówi, co, dlaczego dzisiaj argumentujecie z, z nauki Jana Pawła II? Tak? Dlaczego pojawia się dzisiaj to ciągle twierdzenie, że ktoś mógłby zaprzeczyć nauczaniu Jana Pawła II? To w tym kontekście właśnie on o tym wspomina. I mówi przecież, nauczanie papieskie, nauczanie jednego pontyfikatu wcale nie oznacza, że zamyka jakąś sprawę. Przychodzi następny papież i pewną sprawę rozwija. Tak? To jest myśl, która. Która może znaczyć rzecz, no, można powiedzieć, niespecjalnie groźną, ale wydaje się, że w tym kontekście, o którym, dzisiaj, w którym dzisiaj dyskutujemy, w tej sytuacji, to jest właśnie przejaw takiego myślenia, w którym papież, papieże, tak, nie są rzecznikami jakiejś prawdy. Ośmielę się nawet powiedzieć tak, to jest bardzo w tej chwili chyba już ekstrawaganckie stwierdzenie niezmiennej prawdy. Tak? Papież jest, nie, nie tyle papież jest rzecznikiem jakiejś niezmiennej prawdy, tylko papież jest administratorem danej sytuacji kościelnej. Tak? I teraz Jan Paweł II tak to widział, tak następny papież będzie to widział jakoś zupełnie inaczej. Tak? I dzisiaj to jest więc, to, to o czym dzisiaj mówimy, to jest także spór o to, jaka jest pozycja jaka jest rola papieża tak, w kościele i to zarówno jeśli chodzi o tę konkretną postać Jana Pawła II jego nauczanie jak i w ogóle o rolę i można powiedzieć także moc tak, władzy papieskiej w kościele w tym pierwszy, w tej pierwszej warstwie gdy chodzi o spór o dziedzictwo Jana Pawła II no to słyszymy na przykład dzisiaj że te bardzo mocne, bardzo przemyślane, przez ćwierć wieku nam przedstawiane katechezy dotyczące nie tylko katechezy, elementy nauczania encyklik, tak, dotyczące prawdy o małżeństwie, prawdy, no, fragmenty na przykład encykliki o, z kolei Eucharystii, tak, jeden z ostatnich dokumentów Pontyfikatu Jana Pawła II, że to są tak naprawdę przejawy jakiegoś. Stanu świadomości pewnego teologa w którymś momencie historii. Tak? Papież akurat taki miał, papież Jan Paweł II miał akurat taki, taki, takie podejście, taki punkt widzenia. Tak? Przychodzi ktoś inny z zupełnie innego obszaru, być może będzie miał, być może, tak? Tak jest, taki jest domysł, być może będzie miał zupełnie inne, inne na to spojrzenie. Tak? Czyli w tym sensie to nauczanie jest. W konkretnym, w konkretnym przykładzie Jana Pawła II relatywizowane. To jest to jest coś, co się doprawdy nie, niekoniecznie jakoś ściśle ma. To jest pewien przejaw wrażliwości tego konkretnego człowieka. Co więcej, Domniemywa się, że ten człowiek być może, również on, gdyby dalej tak, żył, być może w pewnym momencie dokonałby re, re, rewizji swojego własnego myślenia w tym, w tym względzie. Tak? Mimo, że przez te ponad ćwierć wieku nie dawał o tym żadnych, nie dawał żadnych sygnałów w tej sprawie, istnieje tego rodzaju domniemanie. Ale istnieje też głębszy i wydaje mi się o wiele bardziej znaczący i ważny poziom tego, tego, tego sporu. Tego sporu, który gdzieś tam w tle tej całej dyskusji się przewija. Mianowicie o to, czy papież to jest ktoś, kto, od kogo mamy oczekiwać i wymagać, że użyje swojej absolutnej władzy, takiego władcy oświeconego, absolutnego władcy, który pod wpływem jakichś argumentów przejąwszy się jakąś perswazją społeczną dokonuje zmiany całkowicie jak w jakimś, jakimś obszarze myślenia Kościoła w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, tak? Jest, musi być tylko do tego przekonany, a ma taką władzę, ma taką siłę, tak? To jest jeden sposób patrzenia na papieża. Drugi natomiast, ten do którego wydaje się, że przyzwyczailiśmy się przy pomocy katechizmów, także katechizmu Jana Pawła II, to jest patrzenie na papieża jako na tego, kto jest tak naprawdę przede wszystkim rzecznikiem wiary Kościoła. To znaczy, nie, wiary Kościoła nie tworzy swoim własnym myśleniem, nie tworzy swoimi własnymi decyzjami tylko można powiedzieć przekazuje ją i naświetla wiarę Kościoła. Nie jest to wiara tego czy innego papieża, nie jest to wiara tego czy innego środowiska. Przypominam sobie myśl Benedykta XVI z homilii na inaugurację pontyfikatu, gdy mówił, niektórych to strasznie ucieszyło, a papież mówił coś, mi się wydaje, zupełnie innego niż to, co niektórych ucieszyło. Papież mówił, nie chcę Kościoła prowadzić swoimi ideami, nie chcę prowadzić Kościoła wedle swoich idei, tak? To jest ogromnie ważne. To dotyka samej istoty posługi papieskiej. I teraz wydaje mi się, że w każdym pontyfikacie, w sercu każdego pontyfikatu jest właśnie ta myśl, że papież, także pontyfikatu papieża Franciszka, tak? jest, taka, jest ta myśl, że papież czegoś nie może. Tak? Takie święte non possumus. Pewnych rzeczy nie możemy. Tak? Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to czegoś nie możemy zrobić. I to jest... Nie niemoc papieska, to jest chluba jego posługi. On jest rzecznikiem sprawy świętszej i bardziej niepodważalnej niż jego własne idee, myśli itd. Tak? Mieliśmy w ostatnich dziesięcioleciach przypadki takich papieży, którzy wyraźnie skłaniali się do takiej czy innej tezy przekonania i tak dalej, nie mniej gdy dochodziło do pewnej decyzji, tak lub nie, ostatecznie. Nigdy tej granicy nie, 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 nie przekraczali. Niedawno beatyfikowany papież Paweł VI, całe jego można powiedzieć, urodzenie, wychowanie, osobowość i tak dalej skłaniała go do pewnej jakby otwartości, można powiedzieć, gotowości uznania różnych argumentów, takich można powiedzieć, lekko rozregulowujących system różnych nakazów i zakazów. Niemniej, niemniej Humane Humanewite była wyraźnym, jakby objawem działania charyzmatu. Piotrowego w jego własnym, w jego własnym, w jego własnym działaniu. Tak? Coś mocniejszego nawet od jego, własnej, od jego własnych nastawień i osobowości. I wydaje się, że trochę to jest tak, że dzisiaj jesteśmy namawiani do tego, żeby od papieży. Tego konkretnego papieża, ale w ogóle od każdego papieża, oczekiwać czegoś, czego on zrobić nie, nie może. Tak? Tak? Powiedzieć to w tym, w tym sensie to nie, nie tyle papież coś zrobi złego, ile my coraz bardziej oddalamy się od, od katolickiego patrzenia na papieża. Jest jakiś wirus, tak? W naszym, bardzo często w naszym patrzeniu na papieża chcemy papieża przeciągnąć tu lub tu, tak? żeby coś zrobił takiego lub owego, a nie coś, co wynika z jego... Z jego, własnej, z jego własnej posługi, która jest też, też jakoś tam ustrukturowana tym, o czym mówił ksiądz redaktor. To po prostu są pewne rzeczy, których papież nie, który, natury których papież nie zmienia. Tak? Pamiętam kardynała Ratzingera, który z, 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 z wielką satysfakcją przypominał ten fragment katechizmu Jana Pawła II właśnie, w którym jest mowa o tym, że władza w kościele to jest władza, która jest władzą z natury swojej ograniczoną. Nie jest nieograniczona. To jest władza, która naśladuje Boga. Nie jest władzą dosłownie boską, ale naśladuje i jest jakby z mandatu Bożego, ale władzą, która naśladuje Boga w tym, że Bóg też jest rozumnym, jest, jest logosem. Tak? Jest kimś, kto nie jest Bogiem kapryśnym, zmieniającym zdanie, wywracającym świat z, w, w ciągu, z jednej epoki w drugą. Jest, pewna, jest pewien sens w tym, ten sens nazywa się prawda. Tak? Właśnie w tej. W tej, w tej posłudze piotrowej. I teraz ja mówię o kontekście tej całej dyskusji, ale o, kontekst jest ważny, ponieważ obecny w czasie obrad Synodu i w czasie wszystkich na, namysłów nad sprawami Synodu papież Franciszek jest trochę takim świadkiem, nad którym gromadzi się mnóstwo różnych, różnego rodzaju nadziei, oczekiwań, wyobrażeń, co też on może zrobić, prawda, za chwilę kościół będzie zupełnie inny, on zmieni kościół i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak dokładnie krzyczą wszystkie czołówki różnych depesz, tak, tego się właśnie można, można, można oczekiwać, od każdego papieża tego oczekiwano, prawda, tylko, że czasami te pioruny tych oczekiwań spada mocniej tak, w, jakieś, w jakieś miejsce. I żyjemy trochę w takim czasie, w którym, w którym nad papieżem Franciszkiem tego rodzaju energie, tak, tych, tych złych oczekiwań są wyraźnie, wyraźnie szcz, szczególnie widoczne. Wydaje się, że o wiele mniej tych oczekiwań byłoby wtedy, gdybyśmy wszyscy, mówię nie tylko ci, którzy, można powiedzieć, mają akurat dzisiaj w takie pragnienie wielkiej zmiany w jakiejś dziedzinie, ale żebyśmy wszyscy zrozumieli, że, że papież w ża żaden papież w żadnej sytuacji nie jest sługą naszych idei, naszych oczekiwań, naszych marzeń, naszych najważniejszych w tej, w tej chwili spraw Kościoła i tak dalej, tylko jest, tylko, jest sługą, tylko jest sługą prawdy. Współpracownikiem prawdy. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Milcarek wywołał pewien temat. Tomasz Rowiński, że jakby przygląda się papieżowi Franciszkowi, że powiem, od dawna, że powiem, pisze o nim. Chciałbym jeszcze o, o kilka zdań, jakby komentarza od, od tej strony, jakby od, od drugiej strony, tego, co powiedział Paweł Milcarek. Rzeczywiście ludzie czy, czy hierarchowie, którzy są związani czy z sekretariatem Synodu, czy, czy część przynajmniej. Nowego otoczenia, tak, można powiedzieć, papieża Franciszka, to są rzeczywiście ci hierarchowie, którzy, no, którzy popierają te nowe rozwiązania i to, to w jakimś mierze może budzić niepokój, ale dobrze wiemy, że znowu powołując się na Pawła VI, że Paweł VI w swojej cyklice Humanowite jakby przeciwstawił się swoim najbliższym przyjaciołom niemal, tak, ekspertom, kardynałom hierarchom, którzy pracowali w komisji przygotowujący jakby ten temat, który ostatecznie w humanewicie się pojawił, no i on im się przeciwstawił, więc to też nie jest dla nas taki ostateczny argument co do samego stanowiska papieża w tej sprawie. Chociaż jakby o, rzeczywiście jest coś takiego, jest taka taka różnica na przykład pomiędzy papieżem Franciszkiem a papieżem Benedyktem. To znaczy papież Franciszek przyzwyczaił nas do tego, że mówi takie rzeczy, które elektryzują, prawda? Elektryzują media, elektryzują nas, nas wszystkich, no bo też w takim pierwszym odbiorze niespecjalnie rozważamy, czy to co powiedział, to jest wywiad w samolocie, czy to jest encyklika i przyjmujemy wszystko jako pewien taki... Trasz medialny o kościele, który do na nas wpływa. No I papież coś mówi, coś nam powtórzył, to jest straszne. I też czujemy, że to jest straszne. Potem pogrzebiemy, okazuje się, że to nie jest może takie straszne, ale jakby też, też pewien te, te, taki już klimat się. Na temat tego pontyfikatu kształtuje. Dlatego przyznam, że w pewnym momencie postanowiłem przestać się wypowiadać na temat papieża Franciszka. Znaczy teraz czuję się wyciągnięty do tablicy, ale nie robię tego, bo każde moje słowo mam poczucie, że zwiększa ten pewien szum, który te, tego pontyfikatu dotyka i który temu pontyfikatowi nie robi dobrze. Sam papież Franciszek na, na sam na początku bodajże powiedział też coś takiego, co było dosyć no jakoś tam urocze, chociaż no też powinno nas wtedy przestrzeń, że czasami mówi szybciej niż myśli, tak? I powiedział to w jakiejś osobistej takiej wypowiedzi, więc więc też, też, też jakby mając na uwadze tą samodeklarację naszego, naszego Ojca Świętego, jakby tutaj też wstrzymywałbym się od, od, od tego, co on tak naprawdę myśli i co, co ostatecznie będzie na synodzie, ale może przejdę dalej, bo mówimy cały czas o Synodzie. Ksiądz tu dobrze też powiedział o wadze różnych dokumentów, bo też to, co się będzie działo na Synodzie, to jest, nie będzie ani początek końca świata, ani początek nowego świata, bo e, niezależnie nawet od tego, co. Hierarchowie ustalą, co znajdzie się w, w dokumentach podsumowujących, to papież może to tak naprawdę wrzucić do kosza. Znaczy, synod będzie jakimś takim ważnym sprawdzianem pewnej kondycji, jak mi się wydaje kondycji wiary różnych wspólnot kościoła, kościołów narodowych, w sensie kościołów związanych z danymi języki, językami narodowymi czy kontynentami. Tak? Myślę, że zobaczymy jakąś taką mapę, mapę dzisiejszej wiary. Już na przykład następują pewnego rodzaju nazwijmy to przegrupowania. To znaczy kardynałowie i hierarchowie, na przykład afrykańscy spotkali się po stożu. i wydali wspólny komunikat, jasno deklarujący, że Afryka, cała Afryka będzie broniła tradycyjnego nauczania Kościoła. To oczywiście jest dosyć takie smaczne, szczególnie w kontekście, kiedy kardynał Kasper w jednym z wywiadów pozwolił sobie dość lekceważąco wypowiadać się o Afryce, która no, w jego opinii nie powinna zabierać specjalnie głosu. Bo się nie liczy. Tak? Więc, jakby tutaj, pewne rzeczy się działy. Myślę, że pierwszy ten synod budził nas bardzo duże emocje, ale też powinien nas nauczyć pewnej takiej teraz chłodnej postawy, ale bardzo konkretnej w dyskusjach na temat tego, co będzie się działo na drugim. Też z taką świadomością, że no niezależnie. Jaki będzie ostatecznie ten dokument, czy będzie równie słaby jak ten dokument po pierwszym synodzie, który jest takim dokumentem, który powstał po bitwie. Tak? To, jest, to nie jest mądry, to nie jest jakiś taki dodający skrzydeł wiary dokument, tylko to jest taki, widać, wyrąbany tam w zmaganiach pomiędzy poszczególnymi frakcjami, że tutaj może być bardzo, bardzo podobnie, ale powinniśmy jakby. Właśnie zejść niżej, o ton niżej z emocjami, bo one nam nic nie, nic nie dadzą, natomiast warto właśnie chociażby zajrzeć do tej książki, dobrze ją przeczytać, zapoznać się z argumentami, bo to są argumenty i kardynała Kaspera, i, i jego polemistów, i mieć świadomość, że tak naprawdę to głos będzie należał do papieża, nie będzie należał do tam politykujących i spiskujących przedstawicieli sekretariatu synodu, ale do ojca, do, któ którego jednak powinniśmy mieć zaufanie, czyli ojca świętego Franciszka. Dziękuję bardzo. W tej książce właśnie pojawia się taki, że powiem, i na oddziale, i w książce również że, że o rzeczy, o których tak naprawdę toczy się spór, tak, to są rzeczy, które na, 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 używa się też określenia są wyjątkowe, tak, bo to, to tak naprawdę nie chodzi o stworzenie nowych reguł. Akurat tu się z panem nie zgodzę, to znaczy w tym sensie, że e, uważam, że akurat propozycja kardynała Kaspera jest zmianą zasad. To znaczy to tworzenie małych furtek jest nie zmianą nie zasad bardzo wielu elementów doktryny, a nie dyscypliny. A teraz ksiądz Mirosław Tykwer i ja zgadzam się z, też z panem redaktorem mówiący o niezmiennej prawdzie, bo to taka tautologia. No, prawda, jak jest, to jest niezmienna. I faktycznie to jest, ten, to, to jest taka nowomowa. tak, Tak, tak że, tak, że się posługujemy. Natomiast dlatego ja czasami unikam też mówienia o tak zwanej tradycyjnej prawdzie, czy tradycyjnym nauczaniu. Bo nauczanie to nauczanie. Na przykład, jeżeli. To, to jest nauczanie papieża Benedykta XVI, mówię też jako o teologu, który mówi, że Sobór Trydencki, e, na przykład ci, którzy e, uchwalają, czy tam dyskutują na e, Soborze Watykańskim II, odnoszą się do tego, co było na Trydenckim, ale po... Uchwaleniu, nazwijmy to tak naszym językiem, kiedy papież podpisze te dokumenty i papież, bo to jest bardzo ważne, wyraża prawdę Kościoła, czyli nie swoją własną, nawet nie tylko swoją jako papieża, ale wyraża wiarę Kościoła, to wtedy patrzymy również z punktu widzenia Soboru Watykańskiego II na trydencki. To znaczy, że to jest wzajemne jakby naświetlanie się. Tak, tak. W tym sensie, nie, nie, ja nie, nie dyskutuję z Panem, tylko mówię bardzo ogólnie, bo o tym rozmawiamy, w tym sensie, że to nie jest jakby postawa liberalna, że ktoś mówi o nauczaniu, które właśnie ulega takiemu jakby pogłębieniu, że Sobór Watykański II pokazał nam, jak lepiej rozumieć pewne formuły, a Nie odchodząc od nich, ale rozumiemy je lepiej. Poza Kościołem nie ma zbawienia. To jest jedna z takich form, która, która, którą możemy lepiej rozumieć dzięki Soborowi Watykańskiemu II, a wcale to nie oznacza odejścia od poprzedniej doktryny. Trochę tak sobie myślę, że panowie, nasz bohater, papież Benedykt XVI był teologiem i z Karlem pisali pierwszy projekt Dei Verbum, czyli później Konstytucji o Objawieniu Bożym, na Soborze Watykańskim II pisali to, jak dobrze pamiętam, w Kurii u Jezuitów. Kardynał Ottawiani, który czuwał tutaj nad sekretariatem synodu, groził naszemu bohaterowi karami kościelnymi. Ten projekt, który razem z Karlem Ranerem napisali, on nie stał się dokumentem dei verbum. W związku z tym można uznać, że pewnie miał jakieś błędy, jako jest dostępny w, chyba tylko w języku hiszpańskim, w, w sensie opublikowany, ten pierwszy schemat. Y natomiast poprawiono go i przyjęto drugi schemat, który stał się, można powiedzieć, w jakim sensie, znaczy nie w jakim sensie, doktryną kościoła. Tutaj można dyskutować na ile y obowiązującą, definitywną, na ile y i tak dalej. Ale, ale stało się, tak, taka jest historia. I w tym sensie y ja staram się być właśnie taki ostrożny, w tych ocenach również papieża Benedykta, który do, do swojej roli papieża właśnie takiego dojrzewał i, i dlatego wydaje mi się jestem bardzo ciekawy jakby to było gdyby on dzisiaj był tym prowadzącym synod myślę, żeby milczał. To znaczy to jest zasada prowadzenia synodu. Ale teraz ja bym jeśli mogę, to ja bym się żebyśmy się odnieśli do sedna. Spróbuję powiedzieć Zawsze, jak się mówi krótko, i tak zawsze się boję, że to będzie takie półcinanie czy spłycenie. Natomiast powiedzmy, co, jaka jest teologia sakramentu małżeństwa, co proponuje Walter Kasper, jak do tego odnoszą się rozmówcy przynajmniej w części. I wtedy będziemy może rozmawiali też o sednie tej książki, bo faktycznie ja się zgadzam, że ona jest bardzo bogata. Małżeństwo dwóch osób ochrzczonych jako pewne przymierze. Jest sakramentem, to znaczy jest znakiem obecności Boga. Rozumieć to należy nie tylko czysto symbolicznie, że ten to, oznac, to znaczy jedynie, że Bóg jest z nimi, tylko to jest znak mówiący, że to jest rzeczywistość, to znaczy miłość między nimi, jest, w niej jest obecny Chrystus i święty Paweł mówi o tym, że jest to miłość jak Chrystusa do Kościoła. To znaczy, że jeżeli traktujemy, próbujemy rozważyć, na czym polegała miłość Chrystusa do Kościoła, to docieramy ostatecznie do Krzyża. W związku z tym, miłość małżonków, jako znak sakramentalny, należy rozumieć jako, jako przysięgę upodobnienia się małżonków do Chrystusa. To znaczy, małżonkowie mówiąc, że, do, do, że nic ich nie rozdzieli, że, że cokolwiek się stanie. Te, te wszystkie formuły, które wykluczają jakiekolwiek okoliczności, mówię to specjalnie nie używając formuły tylko polskiej, bo formuły zawierania związku małżeńskiego w różnych kościołach są brzmiące. Podobnie, ale zasadniczo zawierają, znaczy nie zasadniczo, zawierają te same elementy, czasami różnie brzmią, że, że cię nie opuszczę, że, to jest, że jesteś dla mnie jedyną i że to będzie do śmierci. Dlaczego te, te takie wymagające słowa wypowiadają małżonkowie? Dlaczego od nich, jakby można powiedzieć, kościół żąda, żeby to powiedzieli? Właśnie dlatego, że nie mają liczyć na to, że oni sami e, są w stanie to wypełnić i tak żyć. Ale oni proszą o łaskę do tego, aby stawać się jak Chrystus. To znaczy, że dzięki Chrystusowi i tak jak On być dla swojego małżonka. Można powiedzieć, że w tym sensie sakrament jest dynamiczny. To znaczy, im bardziej stają się dla siebie jak Chrystus, tym bardziej ten sakrament staje się znakiem obecności Chrystusa. Przecież właśnie dla świata. Miłość, która jest pełna ofiary, na przykład jak ktoś jest chory, jak małżonek poświęca się małżonkowi, gdy on jest chory, jest właśnie znakiem Chrystusa, znakiem, znakiem obecności Chrystusa ukrzyżowanego, tego, dla którego miłość nie ma żadnych granic. I jeżeli tak to rozumiemy, to w związku z tym rozgrzeszenie, którego udziela kapłan, znaczy ogłasza oczywiście w imieniu Kościoła to rozgrzeszenie to nie jest jakby jego władza to jest służba. W kościele polega na tym, że penitent musi spełnić to kryterium podstawowe. To znaczy, on nie musi być doskonały w tym momencie, tak jak Chrystus, bo nikt z nas nie jest, ale on musi wyrażać pełną wolności, pełną wolę, aby być tak jak Chrystus. Czyli być na drodze nieustannego nawracania się, czyli docierania do tego ideału, którym jest Chrystus. Chrystus ukrzyżowany. W związku z tym, kiedy kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia, nie udziela go dlatego, że ma kaprys, nie, nie może być arbitrem, on nie jest panem sumienia, on y, y, mówi tylko penitentowi, kiedy to kryterium podstawowe ewangeliczne jest niespełnione. To znaczy, że kapłan jest nadal tylko sługą Ewangelii. Czyli wracamy do tej tezy pierwszej, chodzi o to, czego pragnął Chrystus. Jeżeli teraz penitent mówi, że on odszedł od swojej żony i zamieszkał z inną z powodu jakichś problemów, to znaczy, że daje do zrozumienia, że ta, ta, ten, ten ideał Chrystusa ukrzyżowanego mnie przerasta, ja rezygnuję. To znaczy ja, ja zostanę, jakby zatrzymam się w drodze. I tu jest podstawowy, to znaczy, to jest moim zdaniem nukleum całej sprawy. Na czym ma polegać jego postanowienie poprawy? I teraz tak, powiedzmy, nazwijmy to, to rozwiązanie, które obecnie obowiązuje, którego ja się też uczyłem w seminarium, jak spowiadać, jest takie, że jeżeli zostawił, znaczy odszedł od swojej żony, mówmy, upraszczam, będę mówił po prostu o mężczyźnie, który zamieszkał z inną osobą. I z nią faktycznie zamieszkał. To nie chodzi o to, że, że musi mieć związek cywilny. On po prostu prowadzi życie z tą kobietą, jakby był w małżeństwie. Czyli wszystkie, jeżeli spełnia jakiś związek, znamiona tego, że żyje jak w małżeństwie, czyli de facto w, w, współżyje też z tą kobietą, ponieważ nie, nie tylko dlatego, że chodzi o samą seksualność, ale chodzi o to, co ciało wyraża. To znaczy, ciało też wyraża miłość i miłość na wzór Chrystusa. W związku z tym e, zadajemy sobie pytanie o to, czy, e, 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 znaczy myślę, że tutaj sprawa dosyć jasna, tak? Bo nam się, e, możemy powiedzieć, on e, nie, jakby nie dorasta do, tej, do tego ideału Chrystusa ukrzyżowanego, dlatego sam jakby z tej drogi rezygnuje. I dlatego kapłan nie ma prawa, bo to nie chodzi o to, że on może teraz być bardziej czy mniej miłosierny. Jeżeli taka jest prawda, bo kryterium ewangeliczne jest takie, właśnie ewangeliczne nauki Chrystusa jest takie, że, że drogą jest, droga jest ku Chrystusowi Ukrzyżowanemu, to kapłan nie ma w, w prawa w imię miłosierdzia źle rozumianego, czyli pobłażliwości powiedzieć, dobra, rozgrzeszycie. Miałem kolegę księdza, który powiedział, że rozgrzeszył jedną kobietę na święta. No to... Znaczy, że, to, że zgadza się, że czasami może dochodzić do, takie, do takich absurdów, że już naprawdę, to znaczy z tym się zgadzam, że już nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o to, żeby sobie ulżyć. No ale to zakładamy tam gdzieś w środku, to co pan redaktor mówił, że prawda na nie ulży, że ulży nam jakieś, jakieś zamknięcie oka na prawdę. I teraz... Tu, tutaj jest sprawa jasna, ale co mówi Walter Kasper, żeby posłuchać jakby jego głosu na stronie 186? Jak ktoś ma książki, tam jest jakby w trzech punktach streszony, to streścił kardynał De Paulis, i on mówi tak. Załóżmy, że przychodzi do spowiedzi człowiek, mężczyzna, który. który. nie wiemy z jakiego powodu ale nie żyje już w pierwszym, małże... znaczy nie żyje w małżeństwie, o, pierwsze to jest ta sama tautologia, nie żyje w małżeństwie, e, wszedł w drugi związek e, i teraz e, w tym nowym związku e, narodziły się dzieci, w poprzednim związku e, ta, ta kobieta może też ma nowy związek, z którego też są dzieci, właściwie wszystko jest poukładane. Możemy założyć też sytuację, że ten mężczyzna żył w stosunku do Kościoła w sposób bardzo zdystansowany do nauki, do sakramentów, on, on nie żył jakby wewnątrz i nagle przychodzi moment jakiegoś jego nawrócenia, zbliżenia do Chrystusa. I co z nim? Bo mi się wydaje, że Walter Kasper generalnie o to pyta. I teraz powiedział o trzech takich warunkach, które jego zdaniem oznaczałyby, że ten człowiek w tej sytuacji, jakiej się znalazł, Mimo wszystko chce, spełnia warunek tego, że idzie drogą Chrystusa ukrzyżowanego. Inaczej mówiąc, Walter Kasper zakłada, że gdyby zrobił coś innego, to wręcz zaprzeczałby Ewangelii. To znaczy, podaje pierwszy warunek. Walter Kasper mówi, że ten małżonek w nowym związku wypełnił obowiązki z pierwszego małżeństwa i wykluczony jest jego powrót. Znaczy, nie wiem, co to znaczy wykluczony, ale przypuszczam, że chodzi tu o to, że tam jest już rodzina i tu jest rodzina. Nie wiem, czy słowo rodzina też nie jest znowu tautologią. Ale rozumiemy o co chodzi. Będę też upraszczał. Potem drugi warunek. Nie może opuścić bez kolejnych przewinień obowiązków w małżeństwie cywilnym. Czyli właśnie wyżyjąc w tym drugim związku, opuszczając tę kobietę i wracając jakby do pierwszego małżeństwa. Jeżeli w ogóle by to było możliwe, to by oznaczało pozostawienie jej z dziećmi, które, on, które razem posiadają. Na przykład. I, I trzecie, jednak podejmuje w tej sytuacji, jakiej jest, wiedząc, że z, z, dla dobra wszystkich, jakby dla, może dla dobra szczególnie dzieci, jednak podejmuje, wyś, nie, jest jakby nieodwracalne, bo to jest bardzo ważne słowo, czy to jest odwracalne, czy nie. I co jest dobre? Jednak podejmuje wysiłek życia w możliwie najlepszy sposób w drugim małżeństwie, począwszy od wiary i wychowania w wierze własnych dzieci. Czyli on w tej nowej sytuacji, jaki się znalazł, wie, że to nie jest małżeństwo, że to nie było dobre, że zrobił źle, że żałuje, ale on chce podjąć na nowo drogę, właśnie być jak Chrystus ukrzyżowany w tej sytuacji, jakiej jest, bo wie, że odwrócenie jej byłoby absurdalne, niedobre. I to jest zasadnicza kwestia myślę stawiana przez Waltera Kaspera, i dlatego nie jest taka prosta. Natomiast co proponuje obecnie Kościół? Niech tak będzie, ale jak chcesz być Chrystusem ukrzyżowanym, mówię językiem, który Kościół może tak nie używa, ale ja używam takiego skrótu, bo on trafia moim zdaniem w sedno. No to żyj z tą kobietą, jak brat z siostrą, jak przyjaciele, a nie jak małżeństwo, to znaczy nie współżyjcie. Czyli białe małżeństwo. Nie wiem, jak Walter Kasper się do tego rozwiązania odnosi. Natomiast wiadomo, to, to, to ja tylko powiem, że jakby podnoszony głos polega na tym, tutaj jestem trochę adwokatem diabła, ale podnoszony głos polega na tym, że. Że to oznacza, że można żyć w nowym związku, ważne, żeby nie było współżycia. To znaczy, że jakby ta, ten związek został sprowadzony, ten nowy związek do, do współżycia lub nie, bo nie współżycie oznacza, możesz być w, w sakramencie Eucharystii. Czyli jeżeli nie współżyjesz, to idziesz drogą ukrzyżowanego Chrystusa. No, biorąc pod uwagę takie ludzkie sprawy, to można powiedzieć, że to jest faktycznie poświęcenie. Pytanie jest tylko tyle, czy. On, ono teraz jest właściwe dla, dla tej nowej sytuacji. Czy nie sprowadzamy tego nowego związku, tylko do, do współżycia? Zasiałem cały, całą tą i, i myślę, że teraz możemy dyskutować, jakby ad To ja tylko dopowiem, że, że to była taki, był taki wywiad z kardynałem Kasperem, kiedy on powiedział, że że naprawdę nie żyjemy w takich czasach, kiedy chrześcijanie mają być heroiczni. No, nie oczekujmy heroizmu od chrześcijan. przeciętni chrześcijanie nie, nie będą heroiczni. Więc, jakby troszkę sprowadził to znowu w taki sposób, że no, właśnie no, trzeba to jakoś unormować, tę sytuację, a nie stawić wymagania teologiczne. Yy, czy, czy duchowe, także tak, to była taka że... yy, yy, Tak, temat był podnoszony. Tak, chciałbym powiedzieć, że ja nie wyraziłem jeszcze tutaj zupełnie swojego zdania. Jak ktoś mnie potem zapyta, chociaż dobrze, żeby dyskusja się toczyła właśnie wokół książki, wokół problemu. Ja mogę je wyrazić oczywiście, ale na razie naświetliłem problem. No. Rzeczywiście rzecz ma y, też to sedno, o którym ksiądz mówi, a ja będę nie boję się być adwokatem diabła, ale, y, ale adwokatem pewnej, pewnej prawdy. W tym wypadku y, takiej, że, że rzeczywiście dyskutując w pewnej... Y, w obszarze jakiejś kwestii dyskutowanej, tak, znajdując się, jesteśmy równocześnie jednak, bo Karnał Kasper również jest, wypowiadając te swoje myśli, tak naprawdę jest nogami. Gdy głową jest na sali synodalnej i wypowiada różne zdania, to nogami jest w tym kościele, który już w swojej praktyce. Wiele tych postulatów właśnie nie zrealizował ich, bo przecież nikt tych, tych skrupulatnych rozważań tam nie prowadzi, tylko doszło do przełamania pewnej, pewnej, pewnej zasady właśnie na jaki i, tomu, i to jest kontekst tej sprawy, który jest par excellence duszpasterski. Nie jest to już kontekst. Papież Franciszek nas co jakiś czas upomina, a jeszcze bardziej teologów, żeby czuli zapach swoich wiernych, nie tylko do duszpasterzy. Teraz niedawno w liście do, do teologów, powiedział że muszą czuć ulicę. Muszą on czuć. Więc czuć ulicę to jest także czuć tę sytuację, w której to zjawisko, które ksiądz przypomniał, tego dziwnego rozgrzeszenia tam na święta, tak? no to jest egzotyczne, bo gdzie indziej w ogóle nie ma problemu z rozgrzeszeniem, prawda? Bo, bo się uważa, że to się ma do czynienia już tak naprawdę z normą, której czego potrzeba do, tej do, do, do ogłoszenia tej normy? Potrzeba stempla władzy kościelnej, wyłącznie oficjalnego stempla władzy kościelnej. I dlatego na początku upominałem się o tę rzecz wydawałoby się tak oczywistą, to znaczy o to sedno prawdy, i, 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 i widzę, że ksiądz przy tym sednie tu przede wszystkim chce pozostać, ponieważ ta dyskusja jest wyrywana z tego sedna. Ona się toczy w rytmie uczucia i władzy. Uczucia, to znaczy wszyscy jesteśmy szantażowani, że przecież chcielibyśmy być dobrzy i chcielibyśmy, żeby, żeby wszystkim było tak właśnie, żeby ulgę, tak? I teraz właśnie jest różnica między wyzwoleniem a ulgą. Gdy ksiądz mówił, że, że prawda nam nie da ulgi, to zaraz sobie pomyślałem, że przecież wszyscy byliśmy uczeni, że prawda nas wyzwoli. Prawda? Jest różnica między wyzwoleniem a przyniesieniem komuś ulgi. Jest jakieś szatańsk, szatańskie zatarcie tych, tych, tych konturów: ulga i wyzwolenie. Prawda? I teraz jesteśmy rzucani między, powiedziałem, szantażem uczuć, tak? i przekonywaniem, od czego zacząłem, że władza może wszystko, że władza może wszystko. I to nie jest wcale przekonanie wyłącznie, że tak powiem, posoborowe, to znaczy to się pojawiające w tej chwili. Nie to chciałem broń Boże zasugerować. Wydaje mi się, że to jest pewien problem, który tkwi gdzieś dość głęboko. A już jest Bocheński w latach 80., przyjechał do Polski, to była taka anegdota, że jak był w Ameryce Południowej w jednym konwencie dominikańskim i tak rozmawiał z nowicjuszami, bardzo... Ocy byli gorliwi, nowicjusze. I tak chciał trochę ich przepytać, ale że widział, że, mało że oni tak nowicjusze, ale z katechizmem nie, o nieobyci, to na wszelki wypadek zapytał ich, ile jest osób trójcy świętej. I taki nowicjusz powiedział trochę niepewnie, a powiedział: trzy, trzech, tr trzy osoby. Tak? Na co no, Bocheński kawalarz powiedział: A, a czy nie mogło być cztery? Wiedzą Państwo, sprawa jest na tyle mistyczna, by się można powiedzieć, i dogmatyczna, że kogoś to ostatecznie porusza, czy są trzy, czy cztery. I Nowicjusz odpowiedział właśnie dokładnie w tym duchu tylko, że bardzo po katolicku, w cudzysłowie bardzo po katolicku bo powiedział tak, ale za zgodą Stolicy Świętej. <laughs> tak. I teraz ja opowiadam tę anegdotę dlatego, ponieważ być może w myśleniu wielu katolików potrzeba im tylko tego, żeby było za zgodą Stolicy Świętej. Sprawa, czy to są trzy czy cztery osoby trójcy świętej, niestety nie jest w naszych czasach powodem wielkich emocji między, między ludźmi. Natomiast to, czy można, czy katolicy mogą używać środków antykoncepcyjnych, tak? czy katolicy mogą po prostu sobie wybierać różne związki i tak dalej, to jest ta sprawa, o której dyskutują dzisiaj kwiaciarki na, na rynku. Tak? To nie jest sprawa dwóch natur w Chrystusie i tak dalej. I jak widać, to jest sprawa strasznie warunkowana uczuciami. uczuciami. I wydaje się, że tym uczuciom stawić czoło może nie, jak często się wydawało w poprzednich wiekach, nie tyle silna władza, która przychodzi i mówi ja mam władzę, ja wiem, co mam zrobić, i ja wam nie pozwolę, pozwolę i tak dalej. Tylko władza, która ma poczucie bycia współpracownikiem prawdy. To znaczy, władza, która wie, że właśnie dlaczego, dlaczegoś czegoś nie może zrobić. Tak? I to jest też ostatnia myśl że władza, także w kościele może, może, może zdawać sobie sprawę z tego, że albo szuka wyłącznie jakiejś równowagi, bo na przykład władza świecka dzisiaj tak postępuje, prawda? Nie szuka żadnej słuszności, nie, rozwiązania, tylko szuka jakiejś równowagi. I te równowagi się zmieniają, tak, jakby coraz Bliżej piekła ostatnio tak, te, 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 te piętra, tak? ale powiedzmy, że, że to są równowagi na różnym poziomie. Władze nie chodzi o to, kto ma słuszność, słusznie, niesłusznie, chodzi o to, żeby był zagwarantowany pokój społeczny. Tak? I Każda władza jest trochę skazana na to, żeby zabezpieczać pokój w jakiejś wspólnocie, ale władza kościelna ma w pierwszym swoim powołaniu, zanim ma być również tym pasterzem wrażliwym na pokój tak, w wspólnocie, to ten pokój zabezpiecza przez pewne prowadzenie wszystkich do, no to ksiądz się mocno o to upomniał, o te jakby naj, naj, najistotniejsze wymiary. Tak? Nie o to chodzi, żebyś był spokojny, bo ja ci powiem, że ty możesz być spokojny. Tu chodzi o to, że ty ma naprawdę jako chrześcijanin musisz mieć poczucie, że ty w relacji z Chrystusem, swoim Zbawicielem, może być nie tyle nawet spokojny, tak? tylko jesteś przez niego wyzwolony z tego losu, który w całym pogaństwie życia poza Chrystusem po prostu jesteś na, na to skazany. To jest... I teraz trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że, 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 że między pewnymi bardzo, ja mówię o Karnele Kasperze, że to są takie kiedy bardzo wyśrubowane, szczegółowe, skrupulatne propozycje, które nie mają prawdopodobnie żadnej szansy bycia zrealizowanym jako w wymiarze duszpasterskim, w, jakim, w jakimkolwiek sensie. Nawet nie dyskutujemy, ja w tym momencie nie dyskutuję o sensowności tego, tylko mówię, po prostu to jest tak, że w wymiarze praktycznym bardzo mało realizowalne, jeśli o tym mówimy. Mi to tak, prawdę mówiąc, przypomina bardzo wzniosłą scholastykę, tak? bardzo wzniosłą scholastykę, te rozważania i odróżnienia. To ja się z tym zgadzam. To znaczy, rozmawiając ostatnio z jednym księdzem, takim przyjacielem, mądrym człowiekiem, zadałem mu pytanie: Słuchaj, powiedzmy, że Kasper ma rację. Jak, jak to wprowadzimy w życie? To jest. I to jest, myślę, że najważniejsza rzecz. Znaczy, ja nie, ja nie twierdzę, że Kasper ma rację. Powiem wam, jeśli mam powiedzieć swoje osobiste zdanie, tak postawiona sprawa, jak ona przed chwilą była postawiona, to jest pytanie faktycznie o ten heroizm, nie? I ja, już mi się nasuwało słowo dotychczas, więc to widać, jak działa to, co pan mówił, że wyjątki jednak... Chciałem powiedzieć, że, że, że jak pamiętam, ile razy mówiłem homilię na, 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 na mówię że na ślubie, to, to właśnie dlatego, że podkreślałem, słuchajcie, dlaczego pociąga was piękno tego, tego aktu. Właśnie dlatego, że marzycie o tym, żeby ten drugi dla was nie postawił żadnej granicy. Że to jest tak piękne. Że właśnie to was pociąga. Nawet jeżeli myślicie, że pociąga was trochę fizyczność, pociągają różne osoby, ostatecznie pociąga właśnie to, że ta druga osoba ma w sobie, mówiąc tym językiem, ten logos, którym jest Chrystus, czyli pewną naturę Chrystusa ukrzyżowanego. To znaczy gdzieś u podstaw, to bardzo ładny tekst jest biskupa kardynała Kaffara który komentuje właśnie Jana Pawła II, który mówi, że ile razy papież mówił, że na początku, tak jak, jak Jezus się upomniał że do faryzeuszów, że wy chcecie tutaj, e, proponujecie rozwody, ale na początku było inaczej. To znaczy, co to znaczy u początku? Nie tylko chronologicznie, to jest logiczny początek. Znaczy u początku naszej miłości, u, na, u początku naszej miłości jest pewien zamysł u Boga, Najlepiej i najpełniej objawiony w Chrystusie Okrzyżowanym. I my to w sobie nosimy, i to nas, mówiąc nawet językiem seksualnym, to nas najbardziej podnieca. To nas pociąga. To sprawia, że ja chcę dla drugiego żyć. I to jest najpiękniejsze. I mi się wydaje, że te, tego, tego chcemy najbardziej, to chcemy najbardziej ochronić. Jak to stracimy, to siła świadectwa w kościele upadnie. Albo będzie zmniejszona. O to tu chodzi. Dlatego moje, y, moje pytanie jest teraz takie powiedzmy, że gdyby rozwiązania były takie, bo ja pamiętam, że te rozwiązania z Kościoła Niemieckiego do Watykanu szły już dużo wcześniej. I, i to tak, to wiadomo. Ja pamiętam, że jak rozważałem wtedy, stawiałem sobie to pytanie, to uznałem, że to jest tak, jakby y, papież przekazał władzę y, po prostu księdzu jakiemuś, który w rozmowie będzie teraz rozstrzygał, czy tak, czy nie. Bo z sądami tego wszystkiego nie załatwimy. To znaczy gdzie? To znaczy Potem może być rozwiązanie, że, że ostatecznie penitenci sami w sumieniu będą rozważa rozważać. Tak? To wtedy już, już, już zupełny jest chaos. I, I ja się z tym zgadzam. To znaczy, że problem jest w tym, i, i dlatego ja, ja myślę, mam taką nadzieję, że rozwiązanie będzie takie całego sporu. Tak, taką mam, to jest mój, mój prywatny bardzo pogląd. Nie chciałbym tutaj za dużo rangi jakby dodawać sobie że podkreślimy podstawową prawdę, którą mówi katechizm, że Bóg nie jest zamknięty w sakramentach. To różnie tam są dyskusje na temat komunii duchowej. Ona, te, ta dyskusja mi się nie podoba akurat. Nie chciałbym odrywać tego sformułowania komunia od, od komunii, która jest w Eucharystii. Nie, nie chciałbym relatywizować. Ale ta podstawowa prawda, że Bóg nie jest związany z sakramentami, natomiast sakramenty, sakramenty dają właśnie obiektywną, bo to jest bardzo. to jest obiektywny znak, że jesteś na drodze Chrystusa ukrzyżowanego. I, i o to tu chodzi. To znaczy, że moim zdaniem rozwiązanie nie powinno iść w kierunku. Wprowadzania, ja uważam, że to może wprowadzić zamieszanie. Tylko powinno iść w kierunku podkreślania, że taka jest obiektywna droga. Nie próbuję być panem twojego sumienia. Ja nie próbuję w sytuacji, w której się znalazłeś, być Bogiem, który zna twoje serce, ale patrząc obiektywnie, pewne kryteria zawiesiłeś. Ale ja, ja ci nie osądzam i myślę wydaje, że to była myśl Jana Pawa II, Familiarzską Konsorcjon, w którym mówił, żeby, żeby małżeństwa niesakramentalne czuły się członkami kościoła, żeby uczestniczyły żywo w tym kościele. Co to znaczy? Przecież ktoś by powiedział, że to jest właśnie moment relatywizowania grzechu ciężkiego. Bo jak ktoś ma grzech ciężki, żyje w stanie grzechu ciężkiego, to jak umrze idzie do piekła, tak? To co to znaczy, że nagle jednak żyje w kościele, co to znaczy? To znaczy, nie jestem jego sędzią. I, I moim zdaniem to jest klucz. O tym ostatnio, że powiem, rozmawialiśmy z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Ja myślę, że ten głos jeszcze, że powiem, byłby tutaj ważny. A po nim chciałbym, żebyście, że powiem Państwo, jeżeli macie pytania, żeby był czas na, na zadawanie pytań. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja w tym <laughs> pewnym dyplomatycznym dyskursie wprowadzę głos. Chyba no taki już tak no Jestem człowiekiem, który nie jest teologiem. Jestem historykiem zajmującym się problematyką Niemiec i w tym też Kościoła niemieckiego, który no jest w schizmie tak gdzieś od 20 lat, gdy chodzi o, o przekazanie niecudzołóż. Bo w 1993 roku trzech biskupów Karl Lehmann, w biskup diecezji stuttgart rotenburg Walter Kasper i biskup Freiburga właściwie wypowiedzieli posłuszeństwo tradycyjnemu nauczaniu Kościoła, bo tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia nie z jakimiś zawiłymi kwestiami, tylko kwestią próby tak zwanego zreformowania przykazania niecudzołóż. I to oni zrobili. A jak to się robi? No to widzimy w Niemczech od 20 lat. Tam nie jest problemem teraz duszpasterskim ta kwestia wydumana, tylko kwestia taka, że ludzie w ogóle nie chcą zawierać związków małżeńskich, nawet cywilnych. To jest kwestia. Do tego doszło. Tą książkę, jakże cenną, o której, która jest powodem naszego spotkania, warto czytać z najnowszą książką kardynała Waltera Kaspera. Ja czytałem to w języku niemieckim. Papst Franciscus, Revolution der Zatrischkeit und Liebe. Papież Franciszek, rewolucja czułości i miłości. Książka niewielka, objętościowa, ale to jest kompendium, można powiedzieć, też w jakimś sensie odpowiedź kardynała Kaspera na tą książkę. I tam, proszę Państwa, kardynał Kasper mówi wprost, gdy mówi o pasusie Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 10, kiedy są słowa Chrystusa o nienaruszalności, o nierozerwalności małżeństwa. Kardynał Kasper pisze, że trzeba zastosować. Nowoczesne metody egzegetyczne. Ustach teologa niemieckiego oznacza to wywrócenie radykalne Dekalogu. Bo o, o tym mowa. W tej książce kardynał Kasper zestawia doktora Anielskiego, świętego Tomasza Zakwinu, Marcina Lutra. I papieża Franciszka. Tonem apologetycznym stwierdza, że nauczanie papieża Franciszka jest jak gdyby ma wiele w sobie właśnie z nauczania Marcina Lutra, tonem apologetycznym. Z tym mamy, proszę Państwa, do czynienia. Jeżeli prześledzimy wypowiedzi kardynała Reinharda Marksa, bardzo wpływowego hierarchy, jest w tak zwanej grupie G8 wokół, wokół papieża, tak zwanej tej grupy doradczej kardynalskiej, która nie tylko debatuje na temat reformy kurii rzymskiej, której nie widać, to jak był teraz w styczniu i w lutym w Stanach Zjednoczonych, jest wywiad dla jezuickiego periodyku America i, i, wy, i wykład na Uniwersytecie Stanforda. Na pytanie no, księży kardynale, a co jest przesłaniem Ewangelii? Co jest istotą Ewangelii? Odpowiedź jest taka, istota Ewangelii to nie jest kodeks moralny, tylko istotą Ewangelii jest to, że niebo jest otwarte, wstęp wolny, wchodźcie, cytat dosłowny. Z tym mamy do czynienia. Mamy do czynienia, jakże trafnie to ocenił kardynał Robert Sarach z Gwinei, prefekt kongregacji do spraw kultu bożego. Afryka teraz jest światłem kościoła, nie wiedzieć czemu nazywana czarnym lądem, świetlisty ląd, Jeżeli popatrzeć na, 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 na jakość wypowiedzi hierarchów który powiedział, że herezją jest oddzielanie doktryny nauki Kościoła od tak zwanej praktyki duszpasterskiej. A cóż innego głosi kardynał Kasper, kardynał Marx, kardynał Welki, kardynał Schönborn i inni? No właśnie to, typowa herezja. Zawsze herezja była fałszywą alternatywą. Albo albo. Albo Chrystus Bóg, albo Chrystus człowiek. Albo Pismo Święte, albo tradycja. Albo doktryna, albo duszpasterstwo. Nigdy i to, i to. I teraz mamy do czynienia: to jest, to jest jeżeli, jeżeli kardynał świętego kościoła rzymskiego mówi, że no właściwie jak my zastosujemy nowe tłumaczenie Ewangelii świętego Marka. To wyjdzie, że rób to co chce ta generalnie. Bo taka jest wymowa, że 2000 lat Kościół posługiwał się błędnym tłumaczeniem słów Chrystusa Pana. I nagle teologowie niemieccy, którzy jak wiadomo z opowieści Włodzimierza Sołowiowa krótko opowiedział o antychryście, że dyplom, dyplom Wydziału Teologicznego Niemieckiego Uniwersytetu musi koniecznie tam być. Nagle, nagle stwierdzają, że oni są mądrzejsi od, od właśnie no, całej historii kościoła, bo tutaj yy, to, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i, i ja skłaniam się do, do tej tezy. Ja też się spotykam z głosami księży. Nie pytani, nie, pytani, nie, nie ciągnięci przeze mnie yy, przez język, sami mówią: Cytat dosłowny z jednego z księży, z redaktorów ważnego pisma który powiedział, że skoro Pan Jezus dopuścił do takiej sytuacji, to nadchodzi czas przesiewu. Dobrych od złych trzeba oddzielić. Bo rzeczywiście e e, 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 i, i trzeba przystawić też ewangeliczne kryterium. Po owocach ich poznacie. Cóż takiego Kościół niemiecki osiągnął? W sensie troski duszpasterskiej, stosując tak zwane miłosierdzie. To jest swoją drogą Chyba istota niemieckiej herezji, czyli miłosierdzie bez nawrócenia, bez nawrócenia i Ewangelia bez krzyża. Ewangelia bez krzyża. Z Ewangelii, Ewangelii znikają słowa Chrystusa o tym, że trzeba wziąć swój krzyż i trzeba się zaprzeć samego siebie. Nie ma tego. Ewangelia to jest jeden wielki feel-good factor. Czyli. Czyli poradnik dobrego samopoczucia. No proszę poczytać dostępne też polskie wersje językowe. ja czytałem w oryginałach wszystkie, wywiady tych znaczących teraz kardynałów. Włos dęba staje. Jedna wielka herezja. I to uważam zresztą za ważne, ważne zadanie duszpasterskie dla naszego kościoła, żeby wyjaśniać, bo, czym jest prawdziwe miłosierdzie. Przytaczać to, co Chrystus mówił, chociażby w dzienniczku świętej siostry Faustyny, przyprowadźcie do mnie heretyków, schizmatyków. Ja mówię w tej wersji oryginalnej, nie w tej wygładzonej. To, to jest istota rzeczy, bo my jesteśmy świadkami próby właśnie przedefiniowania podstawowych rzeczy i, 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 i to jest właśnie. No, to jest oczywiście długa historia tego, tego kryzysu, ale, ale my jesteśmy świadkami jakiejś jej kolejnej fazy, i, i tu rzeczywiście trzeba, trzeba bardzo, bardzo uważać i trzeba być wyczulonym na to, bo nieprzypadkowo wydaje mi się, ksiądz arcybiskup w tej wypowiedzi powiedział, tej cytowanej na wstępie naszego spotkania, że istota jest, żeby wiedzieć, co mówił sam pan Jezus. Ale jak czytamy właśnie tak jak najnowszą książkę Kardynała Kaspera, to teraz się okazuje, że tak naprawdę to nie wiadomo, bo to nam ustali egzegaza niemiecka. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, stan Kościoła niemieckiego jest opłakany. Wszystkie statystyki o tym mówią. We, we wrześniu, o majątkowej zaraz przejdę. We wrześniu, we wrześniu a propos, we wrześniu 2012 roku Konferencja Episkopatu Niemiec opracowała tak zwane wytyczne duszpasterskie. I to jest, kiedy mówimy tyle o kościele ubogim dla ubogich, firmowa marka. Tam jest powiedziane dosłownie, że nie mają, jest zakaz udzielania sakramentu osobom, które występują z kościoła w sensie podatkowym. Nie w sensie apostazji od wiary. Tylko w sensie podatkowym. W ostatnim roku 180 tysięcy osób to uczyniło. Nie wiem, czy papież Franciszek rozmawia z kardynałem Marksem, kardynałem Kasperem o kościele ubogim dla ubogich w kontekście niemieckim. Warto tylko powiedzieć, że biskupi, biskupi dostają 8 tysięcy euro, a arcybiskup dostaje 12 tysięcy euro we wszystkich landach, z wyjątkiem Bremen i Hamburga. Tak to wygląda. Natomiast yy, 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 warto też zwrócić uwagę, że to jest, yy, yy, no, to jest niebezpieczna teza, no bo wygląda na to, że jak płacisz, to masz sakrament, prawda? Więc no, już teraz to, to, to jest skandal. A w, w tym samym czasie ci sami hierarchowie majstrują przy, sakramencie, przy, przy kazaniu niecudzołóż. No więc to jest skandal i zgorszenie, krótko mówiąc. Jest, jest jeszcze, no, to jest oczywiście cały konglomerat zagadnień, które można przy, przy, przy okazji Kościoła Niemieckiego poruszać, ale warto jeszcze zwrócić uwagę na to, co mówił kardynał Józef Ratzinger, a potem papież Benedykt XVI. Są też wydane w języku polskim te dwa wywiady rzeki, pierwszy sól, sól ziemi i drugie światło świata. I w jednym i drugim, Kardynał Ratzinger, potem Ojciec Święty Benedykt XVI, zwraca uwagę, pytany o to też wprost przez Petera Zywalda, odnośnie właśnie komunii świętej dla, dla rozwodników. On zwraca uwagę, że to się, że jedna patologia ro rodzi następną. Bo zwraca uwagę, że zaczęło się od tego, że w kościele niemieckim w ramach tak zwanej posoborowej odnowy całkowicie zarzucono sakramentalną spowiedź indywidualną. I teraz. Wszyscy idą. Jak jest msza święta, wszyscy idą do Komunii Świętej, bo w, w, w ramach tak zwanej spowiedzi ogólnej, powszechnej na początku, to jest traktowane jako rozgrzeszenie. I na nic były apele, prośby. Ja czytałem wszystkie homilie świętego Jana Pawła II, jak był trzy razy w Niemczech, w 80., 87. i 96. Za każdym razem. To nie były nakazy. On mówił, proszę was, na spotkaniach, Chociażby w Fuldzie w listopadzie 80 roku z episkopatem niemieckim, proszę was, zróbcie, wyegzekwujcie powrót do, do, do spowiedzi sakramentalnej. I Benedykt XVI mówi, że jest, jeżeli jest tak, że człowiek widzi, że wszyscy idą, to dlaczego ja mam nie iść? I mówi to w jednym i w drugim wywiadzie. Więc to jest, to, jest, to jest warto patrzeć na to, na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. A za naszą zachodnią granicą mamy naprawdę do czynienia z, z, no, z, z wymieraniem tego kościoła. On oczywiście jest bardzo bogatym kościołem, ale w sensie materialnym. Jedna archidiecezja kolońska ma więcej dochodu rocznego niż cały Watykan. Tyle, że jak to się ma z wezwaniem kościoła ubogiego dla ubogich. W 2011 roku Benedykt XVI, co ciekawe, pielgrzymka, oficjalna pielgrzymka do ojczyzny nie było spotkania z episkopatem niemieckim, ale we Freiburgu na spotkaniu z laikatem mówił, że die się muss sich się, musi się jak gdyby nie tyle odwrócić od świata, co odciąć od świata, w sensie odcięcia tego balastu właśnie materialnego. To jest właśnie, to jest właśnie i tutaj na tym przykładzie widzimy, że, że no, na pewno, na pewno kardynałowie, kardynałowie niemieccy, zwłaszcza ci, którzy jeszcze pozwalają sobie na takie relatywizowanie, że my w naszym kręgu kulturowym będziemy stosować własne rozwiązania duszpasterskie, tak jak kardynał Marx ostatnio orzekł, co zresztą to jest dość optymistycznie zabrzmiało, bo jak gdyby liczył się z tym, że będzie, no, można powiedzieć, jego, ich stanowisko nie będzie przeforsowane na synodzie, ale właśnie takie relatywizowanie, że w zależności od kręgu kulturowego, to my będziemy przestrzegać dekalog, prawda? I takie rzeczywiście wcześniej protekcjonalna, mentorska wypowiedź kardynała Caspera, no tak, no, no, hierarchowie z Afryki, oni rzeczywiście mają takie ostre wypowiedzi o parach homoseksualnych, no bo w wielu, w wielu regionach Afryki jest to jeszcze tabu. Prawda, jak gdyby to była kwestia afrykańskiego tabu. Więc z tym mamy, proszę Państwa, do czynienia. Jest jeszcze jedna rzecz. Kardynał Kasper mówi co innego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dla Polaków, Polacy nic się nie stało, nic się nie stanie. A co innego mówi dla liberal, liberalnego na przykład periodyku Commonwealth w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest mowa wprost, że że y, obecny pontyfikat to jest tak zwana nowa faza recepcji soboru. No ale na pytanie dziennikarza, no ale y, Księży Kardynale, no jednak obecny papież też ma swoje lata, prawda i tak dalej. On mówi, no ale. No, liczy na to, że, że to będzie gdzieś, gdzieś około 1 czwarta składu kolegium kardynalskiego będzie zmieniona przez obecnego papieża i w ten sposób... I potem w ostatniej chwili jeszcze dodał, a no jeszcze jest oczywiście Duch Święty, prawda, który, który też ma coś do powiedzenia. Chociaż ta perspektywa Ducha Świętego jak gdyby z, z, w tej wizji kardynałów niemieckich zupełnie znika. My zrobimy ten kościół tak, jak chcemy, prawda? I to jest, to jest dramatyczne, to jest... Yy... To jest rzeczywiście wycinek szerszego kryzysu i szerszej gangreny, która toczy najpierw ten kościół i teraz próbuje to no, niestety zainfekować cały kościół powszechny, bo jeżeli tam właściwie kościół niemiecki to jest od kryzysu do kryzysu, to był 93 rok, to był 99 kwestia przeforsowania. Po paru latach, Jan Paweł II, dopiero jak byli na wizycie ad limina apostolorum w 99 roku, papież, Przeforsował wymóg, żeby instytucje kościelne wycofały się z tak zwanego poradnictwa aborcyjnego. To trwało naprawdę parę lat. I tam był jedyny wierzący biskup, czyli Johannes Dyba z Fuldy, który od razu powiedział, że jako, jako katolicki biskup nie będę, nie będę na, na terenie mojej archidiecezji, nie będzie tego poradnictwa. Nawet jeżeli będzie negatywna rekomendacja, prawda? W sensie nie, nie rób aborcji, ale to. Problem polega na tym, że to wystarczyło, to już była podkładka, prawda? Potem były te wszystkie ruchy kościoła Dolnego, te wszystkie listy zbiorowe teologów niemieckich, to jest naprawdę też kontekst, o którym trzeba w tym, w tym, właśnie, w tym właśnie przy tej okazji powiedzieć, bo, bo zważywszy na to, jak wpływowi są teraz kardynałowie niemieccy. I to, że mamy do czynienia z drugim papieżem z Niemiec, bo trzeba powiedzieć, że Jorge Maria Bergoglio jest formacją formację intelektualną, przyszedł w Niemczech. I tego nie kryje. I tego nie kryje. A zważywszy na to, że co w tej najnowszej książce kardynała Waltera Kaspera, co rusz jest, odwołanie się do Karla Ranera, oczywiście w tonie jak najbardziej apologetycznym, no to mamy miarę rzeczywiście zagrożeń, przed którym stoimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchaj, to był mocny i gorzki, ale że powiem ważny głos. Ja sobie teraz pozwolę naprawdę tak minutę, dobrze? Minutę dla ewentualnie odniesienia się do tego, do, 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 do głosu Grzegorza Kucharczyka i, i oddałbym, że powiem Państwu jeszcze mikrofon, żeby zadać pytania. Ja powiem, że w tym głosie pana profesora, takim rzeczywiście dynamicznym, ja odebrałem taki trochę ton, jakbyśmy dyskutowali o dwóch różnych rzeczach. Tak, znaczy, tak, tak pan zasugerował, ale przecież wydaje się, że chyba nie. Tylko my, my od początku dyskutujemy o dokładnie tej samej rzeczy. Tylko problem w tym, że jedną i tę samą rzecz można albo rozważać na poziomie tego, w jakim jakiego sedna dotyczy dyskusja, tak? jak sobie z nią poradzić, a troszkę czymś innym i w związku z tym prowokującym inną, troszkę mieszankę także emocjonalną, jest zreferowanie stanu rzeczy, tak? To, o czym ja mówiłem, tym czuciu ulicy, tak? Używając poczucia, wyrażenia papieża Franciszka. To prawda, rzeczywiście, tylko że to nie jest też jakaś nieprawdopodobna nowość, tak? to Znaczy kościół niemiecki, jeśli już do niego się tak globalnie odnosić, jest bogactwem i ciężarem kościoła powszechnego, nie, nie, nie po raz pierwszy, tak? To znaczy na przykład jest kościołem, który w dalszym ciągu, no, Teraz to już jest właśnie trochę bogactwem a równocześnie ciężarem. Pan o tym wspomniał: to jest ta, ta trudność, że to jest kościół bardzo bogaty i to nie, nie, nie polega tylko na tym, że to jest Kościół, który pławi się w bogactwie. To polega także na tym, że to jest kościół, który finansuje wiele dzieł kościelnych w świecie. Tak? I to jest między innymi też i przekładnią jego wpływu na myślenie wielu hierarchów decydujących o losach tych dzieł w świecie. Tak? Ja nie mówię, że to jest. Że oni podejmują de de decyzje w tym względzie słuszne, tylko chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że ten kościół wyłącznie siedzi na, na workach z pieniędzmi, których nigdzie nie, nie używa. Problem jest bardziej skomplikowany, że ten kościół jest kościołem, który utrzymuje wiele w świecie instytucji, które w dalszym ciągu robią wiele dobra. Tak? Więc jest problemem to, żeby w, w, w ewangelicznym sensie tak? wyrywać, wy, 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 kąkol, nie zdeptać równocześnie tego zboża. Tak? To jest problemem, który w, w wymiarze duszpasterskim będzie zawsze przed każdym, kto z tym problemem będzie chciał sobie poradzić, o którym, o którym była mowa, będzie musiał z tym się, z tym się zmierzyć. Tak? To jest jedno, to jest wymiar praktyczny. Wymiar, wymiar, nazwijmy to bardziej teoretyczny, to już jest sytuacja, w której nie wystarczy nam powiedzieć o złu, które się dzieje, tylko, tylko odwołać się do, co, co próbowaliśmy robić od początku tego spotkania, tylko odwołać się do, 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 do sposobów dyskusji na ten temat. Tak? W jaki sposób sobie z tym problemem radzić, bo problem został postawiony w tej chwili na poziomie. Pewnej teorii, pewnej teologii, pewnego przekonywania hierarchów do, 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 do tego zdania. W pełni utożsamiam się z tym, co pan profesor powiedział o tym, Zresztą rozumiem, że jest tam również ta nuta i Tomek Rowiński też o tym mówił, to jest to, że oczywiście nie mamy zawsze do czynienia z dyskusją czystą, w tak? sytuacją, w której, w której jest. Uniwersytecka kwestia i ważą się tylko argumenty. Nie, no, sam mówiłem o tym, że istnieje, że, że jest nacisk pewnej praktyki, która już działa, tak? która i, 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 i rzeczywiście budzi ona gorycz. Natomiast nie poradzimy sobie z, z tą sytuacją jedynie tym, że damy świadectwo zgorszenia. Albo też o tym zgorszeniu szerzej powiemy. To nie jest, to nie jest sposób uleczenia tej, tego problemu. Ba, rozumiem, to znaczy wczuwam się w to, co usłyszałem, że. Że jakiś pobożny ksiądz mówi, że być może stoimy wobec sytuacji jakiejś przesiewania dobrego i złego, tylko że trochę boję się, że to jest takie uproszczenie, w którym no albo ktoś po prostu przepowiada czas zupełnie ostateczny. Wtedy rzeczywiście jest prze przesiewanie dobrego i złego, albo to jest taki kolejne wrzenie apokaliptyczne, tak, w odpowiedzi na jakieś zło. Ludzie dobrzy zaczynają sobie roić jakieś wyobrażenia o tym, że, że właśnie nastąpi oddzielenie dobrego i złego i oczywiście my będziemy po tymi dobrymi, a po drugiej stronie będą ci źli. To niestety do końca świata, nawet w samym kościele, nie nastąpi. Tak? I, po, i, I porada świętego Pawła, żeby ten, który stoi, patrzył, aby nie upadł, to jest porada do nas. To znaczy w sytuacji, w której jesteśmy naciskani także herezją, o której tu słyszeliśmy, jesteśmy naciskani złym przykładem, powinniśmy pamiętać, żeby w tym odchylaniu się, tak, w odchylaniu się od tego złego przykładu i tej, i tej siły, nie, nie zrobić kroku, który nas samych, tak, z kolei obciąży inną, inną winą, innym ciężarem, ciężarem choćby dania złego. Złego świadectwa o kościele, tak? i rozdygotania przede wszystkim jakąś emocją, w której w sytuacji, w której Kościół choruje także na brak dobrej katechezy, na brak dobrej formacji doktrynalnej, na to, że ludzie sobie rozstrzygają sprawy kościelne na poziomie publicystycznych skrótów. To oczywiście powiedzenie, że, że jakiś kościół jest heretycki, wszyscy biskupi są heretykami i tak dalej, no jest efektowne, ale bym powiedział, że niezbyt odpowiedzialne, jeśli, 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 jeśli mogę tak powiedzieć. Dlatego, bo po pierwsze o herezji nie orzekamy, my tutaj, także na tej sali, ale nawet, nawet biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, bardzo duże, tak, herezji w tej czy innej wypowiedzi, mówię, nie, nie mogę o tym wyrokować, mogę stanąć do dyskusji, mogę powiedzieć, że się nie zgadzam, mogę przedstawiać argumenty przeciw, mogę odwoływać się do władzy kościelnej, żeby to osądziła, ale sam nie mogę posłużyć się słowem, które klasyfikuje pewną, które kwalifikuje pewne przestępstwo, po prostu. Tak? Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą troszkę za daleko, zwłaszcza jeśli, będziemy, jeśli użyjemy pewnych wielkich kwantyfikatorów. Tak? Kościół niemiecki, wszyscy biskupi i tak dalej. Kardynał Müller, przepraszam, który jest współautorem tej książki, należy do tego Kościoła Niemieckiego. Tak? To nie jest tak, to, to, to nie jest tak, tak prosto. Karnał Józef Ratzinger wyrastał w kościele niemieckim, jest, jest niewątpliwie nie jakimś importowanym z innego kraju profesorem teologii i, i, i naprawdę nie nauczył się tam samego złego. Tak? Z mojej formacji już tak troszkę rozładowując także emocje, która jest w moim głosie, powiedział, że z mojego własnego nastawienia, to oczywiście też nie powinienem mieć spodziewać się od Niemców czegokolwiek dobrego. Bo jak mówił ojciec Albert Krampiec, ostatnim realistą filozofii był tam święty Albert Wielki i potem już nie mieli żadnej filozofii. I tym efektownym stwierdzeniem zakończę. Dziękuję bardzo. Oddaję że powiem krótkie odniesienie się dla pana profesora. I naprawdę ten mikrofon już pójdzie do was. Ja oczywiście ja, ja oczywiście w żaden sposób nie neguję dzieł, które i nie sugerowałem, że biskupi niemieccy siedzą na workach z pieniędzmi i rzeczywiście te środki z kościoła niemieckiego idą na różne zbożne cele i tak samo cytowany przeze mnie Powoływany przeze mnie Benedykt XVI, także w wypowiedzi we Freiburgu w 2011 tego nie negował, ale zwracał uwagę i też w tych wywiadach, rzekach, o których mówiłem, też y, przypominał wypowiedź świętego papieża Piusa X, którego y, kiedyś próbowano mitygować w jego twardej, bezkompromisowej postawie wobec. Y, y, ataku laicyzatorów w III Republice, żeby może stonować, no bo jednak dobra kościoła wchodzą w grę, a to dość spore są dobra, dużo zbożnych celów z tych dóbr są, jest finansowanych, także dla kościoła powszechnego i wtedy święty Pius X powiedział, że dobra kościoła są ważne, ale ważniejsze jest dobro kościoła, dobro kościoła. Ja bynajmniej nie mówiłem tego herezji, a czyli herezję mówiłem w kontekście zacytowanej wypowiedzi kardynała z Czarnego lą Lądu, Roberta Saracha, który stwierdził, moim zdaniem słusznie, że herezją jest oddzielanie, próba oddzielenia doktryny nauki Kościoła od duszpasterstwa. No tak, I, I to jest. I, no tak, ale ja to zastosowałem do Kościoła niemieckiego, bo tam widać i, i kardynał Kasper, i kardynał Reinhard Marx, kardynał Felki i inni. Mówią, że tak właśnie trzeba zrobić, że jest potrzebna wrażliwość duszpasterska, prawda? Miłosierdzie, miłosierdzie, oczywiście bez nawrócenia, i, i, i trzeba iść w tym duchu. No bo y, ja nie mówię tego nie mówiłem tego w celu gorszenia tu kogokolwiek, bo nie sądzę, żeby ktoś się tutaj zgorszył tym, a jeżeli tak, to przepraszam, ale. No, nazwijmy, czy trzeba spojrzeć też realnie, jak to wygląda. A tak to wygląda, że Kościół w Niemczech, rozumiany jako wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa, jest w rozsypce i tyle. Dziękuję jeszcze raz. Dzień dobry, Adam Wiczarski. Nie wiem, czy to, co powiem, będzie składne, ale postaram się. Tak sobie myślę. Tutaj ksiądz, ksiądz mówił o. Tym, czym jest sakrament małżeństwa powołując się na świętego Pawła, który właśnie mówił, że małżeństwo jest obrazem miłości Chrystusa do kościoła. Też padło i y, 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 y ten przykład, który był podany w tej książce y, kardynała Kaspera, co zrobić w, takiej, w, w tej konkretnej sytuacji i mówił ksiądz o tym, że aktualnie stanowisko Kościoła jest takie, że Powinni, powiedzmy, w tym drugim związku żyć jak białe małżeństwo. Czyli mówimy o pewnym heroizmie. I tak sobie tutaj siedząc, myślałem o tym, że być może głosem w tej dyskusji, która toczy się w świecie, jest krew męczenników aktualnie przelewana na naszych oczach. I być może to nie jest jakiś zbieg okoliczności, jakiś przypadkowy, że właśnie w tym czasie. Tak wielu męczenników przelewa krew za wiarę, czyli posuwa się do aktów heroicznych, broniąc wiary, mówiąc, że to nie jest bez znaczenia, czy jestem osobą wierzącą, czy ja wierzę, czy może po prostu chwilowo, na, na weekend, na święta, będę muzułmaninem i uniknę śmierci. I w związku z tym myślę, że to jest moje zdanie, że Kościół Święty, że w osobach hierarchów dostrzeże ten głos i, i będzie on ważnym głosem w tej dyskusji. Dziękuję bardzo. To znaczy ja potwierdzam, te same odczucia noszę w sobie. To znaczy wtedy, kiedy leje się krew tak brutalnie, My dyskutujemy takie wysublimowane rzeczy, które trochę mają, znaczy nie trochę, które mają nam ułatwić życie. To jest prawda. Ale jeśli Pan pozwoli, to nie jest banalizacja, mam nadzieję. Ale święty Tomasz rozważał, kto będzie miał większą aureolę. Czy siostra zakonna, która całe życie żyje w celibacie, znaczy w ślubach czystości i tak się poświęca, to jest takie męczeństwo rozłożone w czasie. Czy też męczennik, który zginął tak po prostu z krwi, nagle? I święty Tomasz odpowiada: Mam wrażenie, że większą aureolę będzie miała ta siostra. To znaczy, ta odpowiedź, ona brzmi trochę śmiesznie w ogóle w swojej formie na dzisiejsze czasy, ale ona trochę pokazuje, że z jednej strony ten problem jest, tak, żebyśmy my tutaj nie, nie zbanalizowali naszej wiary. Nawet najnowszy numer przewodnika dokładnie mamy na temat banalizacji wiary i że to jest ogromny problem, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, że to jest, to jest życie, to jest tylko tyle. To też no, Benedykt XVI w jednej ze swoich wypowiedzi też mówił, że to właśnie rodzina i sakrament małżeństwa jest dzisiaj tym najtrudniejszym z sakramentów, więc też wskazywał, że heroizm tego życia rodzinnego, życia małżeńskiego, no, miał chyba dobrą świadomość tego, co się dzieje w jego własnym narodzie, prawda? Więc, więc to, to, to myślę, że pana intuicje są dobre. Ja tylko chciałem, żeby uściślić, chciałem tylko zaznaczyć, że, że faktycznie ten, to męczeństwo może być również tu, gdzie nie leje się krew, że ono może być autentyczne. Tak, Jak czytamy mistyków, to oni, to męczeństwo może nam się, jak to użył jeden Karmelita, sformułowanie dla nas infantylne wydawać czasem, ale ono może być w sercu bardzo prawdziwe. Spróbuję zdefiniować, mam nadzieję, że, że to będzie trafne, e, miłosierdzie bez tutaj wykładu. Miłosierdzie jest wtedy, kiedy miłość spotyka się z grzechem albo z człowiekiem grzesznym. Że to wtedy, jak po, jest połączenie tych dwóch rzeczy, to, to efektem jest miłosierdzie. I co to wtedy znaczy? To znaczy, że miłość kocha tego człowieka, a jednocześnie ta miłość, jeżeli jest nią w pełni ukrzyżowany Chrystus, jednocześnie osądza tego człowieka. Różnica między szatanem a Duchem Świętym jest taka, że szatan powie zobacz twój grzech, jesteś nikim, a Duch Święty powie, w świetle miłości ukrzyżowanej powie zobacz, co zrobiłeś, mimo tego grzechu ja Cię kocham. Tak i tu następuje nawrócenie. Nie, nie ma nie, nie widzę żadnej wewnętrznej sprzeczności między miłosierdziem a sprawiedliwością, jeżeli dobrze rozumiemy słowo miłosierdzie. Jeszcze bym chciał dopowiedzieć taki, taki jeden element, bo tu się pojawiło nazwisko Karla Ranera jako teologa, który gdzieś inspiruje kardynała Kaspera. Wydaje mi się, że warto pokazać, jaki, jakiego rodzaju mechanizm też stoi za, za tymi propozycjami kardynała Kaspera, jeżeli byśmy się odwołali do Ranera. Przede wszystkim to, to, co, to, co też pojawia się w wypowiedziach kardynała Kaspera, to on mówi o tym, że w tych ponownych związkach, takich ludzi rozwiedzionych i żyjących w konkubinatach, jest są po prostu elementy dobra, których nie ma nawet w zwykłych małżeństwach. On mówi coś takiego, z czego mu to wynika? I mu wynika to z tego, że idąc za, za ranerem. Yy, wszystko, co wszystkie jakby w całym świecie, no i, to, i z tym się tu zgodzimy, są rozproszone nasiona dobra, prawda? I to, to, to się Kościół do tego odwołuje od ojców Kościoła. Tyle, że chodzi o to, że ta zasada znosi inną zasadę, czyli zasada istnienia grzechu tak naprawdę. Bo ktoś, kto żyje w cudzołożnym związku, żyje w konkubinacie, dla ranera będzie jedynie na drodze ku doskonałości. On będzie żył w formie niedoskonałej, ale tam będzie to takie dobro, które trzeba pielęgnować, w ten sposób mówi. Czyli że jakby zostaje. Wszyscy zostają włączeni w, w działanie łaski na dobrą sprawę, niezależnie czy żyją w grzechu, czy w tym grzechu nie żyją według nauczania, nauczania kościoła. I to jest problematyczne, bo to w jakimś sensie e, można powiedzieć, że jest przemawiająca logika, tak? Znaczy ta, ta logika logika gdzieś tam, gdzieś tam trafia. No tylko, że wtedy można powiedzieć, że e, jest pojawia się dowartościowanie, dowartościowanie zła, ale to jest, to jest ten, ten sposób myślenia, że to jest nawet. Jest je, je taka jedna z odpowiedzi Kaspera, kiedy on mówi, że. Oni nawet wnoszą ci żyjący w konkubinatach, no, no, wedle nauczania Pana Jezusa w cudzołóstwie, wnoszą coś więcej, coś czego nie, nie mogą wnieść nawet małżonkowie żyjący w sakramentalnych pierwszych związkach. I to, jest, to jest ten problem, bo przecież wszędzie jest rozproszone dobro, więc nigdzie nie możemy tego yy, dobra zgasić, ale nie bierze pod uwagę tego, jak wielu małżonków mając świadomość wybrania sakramentalnego w trudnej na przykład w trudnym małżeństwie. Zmaga się o ten sakrament, tak? że de facto ta propozycja Kaspera gasi ten, te knotki, tak? te tlące się knotki małżeństw walczących o siebie, tak? to bo, bo mówi co Kasper im mówi. Mówi im, że nie musicie o to walczyć, znajdziecie sobie inne dobro, które będziecie mogli realizować niezależnie od tego, yy, czy, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech, bo przecież... Czy pan mógł patrzeć na nasze grzechy, prawda? Więc, jakby to, to, jest, to, to jest, 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 jest tego typ, typu logika. To znaczy, że poprowadzona do ostatecznych konsekwencji ta teologia Rennera znosi, znosi tak naprawdę granice grzechu. I to jest, to jest też problem. Nie wspomnieliśmy o tym, ale wydaje mi się, że warto to zarysować. Ale wydaje się, że to zagadnienie sumienia to nie jest jakaś. Jakiś skarb, który dopiero mamy odkryć z jakiejś otchłani. No, zupełnie niedawno, to jednak w skali kościoła jest zupełnie niedawno. Jan Paweł II napisał na ten temat obszerną encyklikę, Veritatis Splendor. I tam jest zagadnienie, no, trudne bardzo zagadnienie relacji między sumieniem indywidualnym, a normą obiektywną jest na, na różne sposoby analizowane. Ja wiem, że to wszystkich nie zadowoliło, bo to te encykliki często są nie na zamówienie pisane, tylko tylko Jakieś trudne zagadnienia zostawiają czasami też i nas wszystkich w dyskusji, a niektórych z niezadowolonych. Niemniej no, te długie setki lat dyskusji teologów na temat sumienia, bo to tak naprawdę chrześcijaństwo ma największy dorobek w tej dziedzinie. Tak? Akurat pamiętam kiedyś przed lat wielką dyskusję. W mediach, gdzie pani profesor Środa mi powiedziała, że sumienie to nic nie znaczy, bo to jest wynalazek chrześcijan. Tak? To jest wynalazek chrześcijan, na co moje stwierdzenie, że Sokrates i tak dalej, to no, dosyć lekceważąco zbyła pani profesor filozofii, ale, ale to jest prawda rzeczywiście, że, 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 że chrześcijaństwo wniosło tu bardzo wiele. Tylko co między innymi jest tą konkluzją dotyczącą sumienia? To po pierwsze, że że to jest, że sumienie nie jest prawodawcą, tylko jak to zgrabnie taki niestety liberalny akurat myśliciel powiedział jest prawozdawcą. Tak? Sumienie w konkretnej sytuacji życia człowieka, jak święty Tomasz ładnie podpowiada i mówi mocno, jest najwyższym trybunałem. Człowiek nie ma innego trybunału, gdy ma zdecydować, jak ma postąpić. To wszystko się jakby odbija w jego sumieniu, ale to sumienie cały czas jest jednak w jakimś dialogu, tak, mówiąc z kolei dzisiejszym mową lub nową mową, w, w dialogu z obiektywną normą. Tak. Jest jakoś w, w związku z tym zdaje sprawę z tego, jak jest naprawdę, a nie samo tworzy normę. W związku z tym człowieka, zostawienie człowieka ze stwierdzeniem, że radź sobie ze swoim sumieniem, to jest tak naprawdę ucieczka od tego człowieka. Czy powiedzenie mu rać sobie, rać sobie, tak po prostu. Więc brzmi to elegancko, brzmi to nawet bardzo tak wyrozumiale, ale nie jest to żadną radą, nie jest to żadną pomocą. I w, i w tym kontekście chciałbym powiedzieć też, że tu przewijało się w naszej dyskusji że te pobłażliwości, wyrozumiałości one są nieprawdopodobnie selektywne. Tak? Mowa była o tym, że można się pochylać nad no, wszystkimi sytuacjami ludzi, którzy porzucili swoich małżonków i znaleźli sobie inne stadła, a równocześnie lekceważyć, milcząco lekceważyć ja? wszystkich tych, którzy trwają, tak? porzuceni, trwają w tej sytuacji, w której, w której się... I o nich się, nie, nie, nie urządza się dyskusji. Prawda? O nich nie ma wielkiego namysłu, jak urządzić dla nich duszpasterstwo, żeby im pomagać, żeby ich wzmacniać. To nie jest temat na czołówki. Ci ludzie tak jakimś dziwnym przykładem nie stali się tym wyrzutem sumienia naszych czasów, tak? Nie są dla mediów przedmiotem analiz, jak zrobić, jak pomóc tym dzielnym ludziom, tak? Tym dzielnym ludziom, którzy chcą pozostać wierni swojemu przyrzeczeniu, którzy ślubowali w kościele, o tym pamiętają, którzy czasami wychowują samotnie dzieci, tak? to w sytuacji zostawia się ich albo w sytuacji dwuznacznej, czasami także i rozciąga się na nich to odium po prostu w ogóle, rozwodu tak? i tak dalej, tak? I jakby duszpasterstwo tutaj nie jest tak wnikliwe, tak? Można mówić o wielu dramatycznych, dramatach świata, tak, dzisiaj, a, a zostawia się to znany przykład Państwu wszystkim, a zostawiamy gdzieś na boku, nie my tutaj w tej sali, ale no tak się dzieje, w, z kolei dramat zwyczajnie zabijanych, eliminowanych najmniejszych ludzi, tak? I to jest sprawa która znowu, już nie mówię w wymiarze kościelnym w tej chwili, ale w wymiarze naszego świata, zostaje gdzieś tam na, na marginesie, ale na marginesie debat bardzo wrażliwych, subtelnych, delikatnych ludzi, którzy myślą o życiu delfinów, o, 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 o ekologii, o bardzo wielu rzeczach. Czyli z jednej strony chrześcijaństwo, bo to chrześcijaństwo nauczyło nas. Ogromnej wrażliwości na te, na te ziarna dobra, bo to tak naprawdę chrześcijaństwo wyuczyło ludzi tego, żeby nie patrzeć globalnie na wszystko, tylko bardzo indywidualnie, oso, osobiście. Tak? A z drugiej strony jest coś w tej w tej herezji postchrześcijańskiej, tak, w której żyjemy, to, że się nauczyliśmy selektywnie. Te, niektóre dobra są godne uwagi, inne, inne, inne nie bardzo. Poza tym podmienianie pojęć. Państwo upominali się tutaj w rozmowie o, o to, że niektóre pojęcia po prostu żyją już zupełnie po, poza swoimi pierwotnymi sensami. Tak? To piękne słowo tolerancja. Może ono nie jest najważniejszym w pierwszym szeregu katalogu cnót chrześcijańskich. Niemniej należy do zwyczajnych cnót każdego przyzwoitego człowieka, a, a na pewno także chrześcijanina. Ja tutaj przed chwilą t, 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 tak reagowałem na, na, na wypowiedź pr, pana profesora Kucharczyka, ale tak naprawdę to przyjacielska rozmowa, bo o, o, obaj parę lat temu pracowaliśmy na to, nad podręcznikiem historii i w, w związku z tym mam wspomnienie takie, że natrafiliśmy na opór recenzentów, gdy chcieliśmy zdefiniować pojęcie tolerancji, pojęcie tolerancji. W ramce dla, na, dla uczniów bardzo ważne, wymagane pojęcie, co to jest tolerancja. My napisaliśmy w naszym podręczniku, że to jest taka umiejętność znoszenia kogoś, tak? znoszenia czyjegoś postępowania, które się ocenia negatywnie, ale ze względu na jakieś dobro, które w tym wypadku jest ważniejsze, cierpimy nawet to, co, co oceniamy jako złe. Jaką furię wywołało to u, u naukowego recenzenta, u historyka, który uznał się upoważniony do tego, żeby nam da wyłożyć, że my musimy, to był. Nagle wyszedł ze swojej roli i napisał w formalnej recenzji, że naprawdę to powinniśmy napisać, że naprawdę to tolerancja to jest po prostu akceptacja tego, co ktoś drugi myśli, jego stylu życia, i tak dalej. To był bodaj największy bój, który, który stoczyliśmy w, w tej sprawie, tak? Ja myślę, że patrząc właśnie, o, z punktu widzenia pasterskiego. Kwestia sumienia jest i relacji do prawdy. Ja z tego powodu tak mocno podkreśla, podkreślałem, że sprawa tego, co ci kardynałowie chcą ochronić w Kościele katolickim to właśnie obiektywnej prawdy. To znaczy, żeby, żebyśmy się nie pogubili. I teraz dwa przykłady. Jeden z rozmowy wczorajszej z, z, z kobietą zielonoświątkową, która mówi, we wspowiedzi świętej. Po prostu macie rarytas, tak? Dlaczego? Dlatego, że idziesz, spowiadasz się i słyszysz, ja odpuszczam tobie grzechy. W imieniu Kościoła oczywiście. I daje ci to pewną ulgę, to znaczy ta obiektywność. Oczywiście, że ktoś może, mamy te wszystkie warunki dobrej spowiedzi, które ktoś mógł nie spełnić i wtedy te, to obiektywne ogłoszenie rozgrzeszenia niewiele znaczy. Ale zakładając, że ktoś przy dobrej woli chce te warunki spełnić, spełnia, na tyle, ile, jak je rozumie, to to ogłoszenie obiektywne daje mu poczucie wolności. W kościele luterańskim na przykład to mówi mój przyjaciel, pastor, ja jestem zaangażowany ekumenicznie i wiem, jak właśnie w dialogu ekumenicznym odkrywam też kościół katolicki, bo to jest bardzo ważne, że to i, i, i jak on mówił, że jak robią spowiedź w czasie nabożeństwa, używają tej formuły ewangelicznej, właśnie ty teraz w swoim sumieniu osądź, czy jesteś na drodze nawrócenia, jeżeli tak, to Twoje grzechy są odpuszczone, jeśli nie, są ci zatrzymane. I on mówi, wiesz, ile przychodzi do nas ludzi i się pyta, słuchaj, a może ja mam zatrzymane. Czyli subiektywne rozważanie, które prowadzi do braku. Yy, znaczy I teraz są oczywiście pewne plusy tej tendencji takiej subiektywnej, że ktoś ma większe poczucie wolności rozeznawania, powiedzmy. Ale w efekcie końcowym, utrzymywanie przez Kościół spowiedzi indywidualnej. I służy temu, aby obiektywnie pomagać w odczuciu tej wolności, aby szukać prawdy. I, 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 od, i ostatnią rzecz, kardynał Newman, y, bo on jest fachowiec od sumienia, można powiedzieć, który tak, to on powiedział tak, y, nawróciłem się, jak miałem 15 lat. Wtedy y, poszedłem za Bogiem, tak, w swoim życiu. A ale takiej konwersji, do kościoła rzymskokatolickiego do Kanaan, gdy miałem lat 44. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiałem, że jeżeli konsekwentnie poszukuję prawdy w moim sumieniu i chcę pozostać jej wierny, nieszczęsny ja człowiek, bo ja do wszystkiego nie dojdę. To znaczy, że kardynał Newman nie zakładał jakby zawieszenia sumienia, tylko powiedział, potrzebuję przewodnika no, katolickiego. <totrofiany> tak? Potrzebuję przewodnika, którym jest Kościół, ponieważ on mi pomoże odnaleźć prawdę i wolność. I, i dlatego kardynał mówi tak, po tym przejściu mam, obiektyw, tam, y, 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 mam sługę obiektywnej prawdy, z którym wewnętrznie w sumieniu się biję, ale on mi w tej walce pomaga wygrywać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy? Jeszcze chciałem nawiązać do meritum naszego spotkania. Czego ja konkretnie oczekuję od Kościoła katolickiego? Bo ludzie zmieniają swoje poglądy w zależności od grup społecznych. Na przykład w przypadku malarstwa, zmieniły się w różnych epokach zainteresowania. I później dalej architektura, i tak dalej. Ludzie zmieniali poglądy. Sprawa oczywista. W dzisiejszym świecie atakuje nas ideologia gender. Ja widzę stanowisko Kościoła zupełnie po drugiej stronie jako obozu radykalnego, żeby w sprawie, tak jak tutaj było powiedziane, żeby dozwolić przyjmowanie komunii w drugim małżeństwie. Żeby odgórnie nie było takiego pozwolenia, ewentualnie było to dopuszczone już po rozmowie z księdzem i powiedzmy po nadaniu jakiejś pokuty długotrwałej, i to właśnie w ten sposób bardziej. Chciałbym się zwrócić uwagę na pewną kwestię związaną z tym, że przez cały czas dyskutujemy na temat tego, czy sobór nie doprowadzi do jakichś zmian synod, przepraszam, słusznie, synod nie doprowadzi do tego, że, że na chwała Bogu, że, aczkolwiek Sobór też tam pewne zmiany wprowadził, te w formie wyjątków, jak pamiętamy. <laughs> Więc jeśli chodzi teraz o ten synod, że zajmuje się on kwestiami rodziny, natomiast zajmuje się pewnymi elementami, które po pierwsze utrudniają życie, a czyli w kwestii związków, związków niesakramentalnych, Natomiast też jest jeszcze jeden element, o którym tutaj nie mówiliśmy, być może dlatego, że tutaj jest ten element nie jest brany pod uwagę tak w Polsce jeszcze tak mocno, natomiast jest kwestia homoseksualizmu, gdzie wprowadzono w pewnym języku w tym pierwszym schemacie, który wyszedł, słowa na temat tego, że związki homoseksualne mogą też nieść pewne ze sobą wartości. I tutaj i właśnie kardynał Mars na przykład. I tutaj ja mam wśród swoich znajomych pewien przykład sytuacji, która właśnie pokazuje, jak wielkim niebezpieczeństwem jest w ogóle wprowadzenie. Bo oczywiście, że gdzieś w, w związku homoseksualnym on się może zwłaszcza z wiekiem przerodzić w przyjaźń i może tworzy i, mo i, i niekoniecznie musi tam y na końcu być seks. Tak, to może być po prostu, jeżeli to w ogóle można powiedzieć, że seks jest między osobami tej samej płci, czyli tam wzajemny onanizm, tak? y y Ale po prostu możemy mieć sytuację tego rodzaju, że to psuje pewną możliwość wybrania drogi heroicznej. Ja mam znajomego, który jest homoseksualistą, który funkcjonował przez wiele lat w związku stałym związku homoseksualnym i był, był episkopalianinem, Amerykanin. Pochodził z bardzo konserwatywnego środowiska, bo z Georgii. I zawsze głosował czysty balot republikański. Kiedyś wracamy razem, z Gettysburga i tam prowadzimy sobie rozmowę na temat, tego tam, na, na temat tego, tegoż Gettysburga i tak nagle weszło na kwestię Iraku. I on mówi do mnie takie słowa: Wiesz, Andrzej, my w Georgii rozumiemy tych Irakijczyków, też wiemy, co to znaczy być okupowanym przez Jankesów, Także, także tego typu, tego, nie, nie wiem czy Państwo pamiętacie, kwestię reko, Reconstruction po. Po wojnie secesyjnej, kilkadziesiąt lat, kiedy Amerykanie biali na południu Stanów Zjednoczonych, nie mieli żadnych praw obywatelskich i byli po prostu rabowani. Więc on tego typu podejście ma i dowiaduje się niedawno, dwa lata temu, że zmienił wyznanie, został katolikiem, zakończył swój wieloletni związek, żyje w czystości i jest nieprawdopodobnie szczęśliwym człowiekiem. Tego typu myślenie, które mówi o tym, że będziemy szukali tej, tych wartości w tychże związkach homoseksualnych, jest niszczące dla tych, którzy w sytuacji, w sytuacji właśnie tego wyjścia z grzechu i wejścia do po prostu życia w czystości, w cnocie, to jest po prostu psucie tak naprawdę Kościoła, psucie naszego nauczania, bo tak naprawdę odbieramy im wartość tego, co oni zrobili. Bo ten, dla tego człowieka na pewno był to element heroiczny, ale on doszedł do tego, że to nauczanie Kościoła jest to, tym właśnie nauczaniem w prawdzie, które mówi o tym, w jaki sposób, w jaki sposób żyć należy i przyjął je. Jeżeli Byśmy dzisiaj zaczęli szukać tych wartości w tych związkach, to po prostu odbieramy tym, tym ludziom możliwość wybrania drogi zbawienia. I to jest rzecz przerażająca. To właśnie szukanie wyjątków, szukanie tego typu rzeczy może odebrać tym, którzy, którzy chcą, chcą wejść na drogę zbawienia, tę jakby siłę, żeby, żeby do, na tę drogę wejść. Dziękuję. Ja, jeśli mogę od razu się odniosę, bo no, to jest ta sama logika, która dotyczyła przecież konkubinatów tak? I mówienia tego, że tam jest coś jakieś wyjątkowe dobro. Ale jeśli chodzi o ten tekst w, w tym dokumencie synodalnym, no to można anegdotyczną sytuację przywołać, która wydarzyła się na synodzie. I co za tym stoi? No właściwie nie wiadomo. Co za tym stoi? Bo też się objawiły pewne frakcje. Kiedy odczytano ten dokument, okazało się, że biskupi w większości są zdziwieni, że ten fragment się pojawił. No i kardynał Erdo miał wyjść i wytłumaczyć, co ten fragment robi i mówi do arcybiskupa Fortego, ale ty to napisałeś, no to wytłumacz, co to znaczy, że to, co jest to dobro w związkach homoseksualnych. No arcybiskup Forte też nic nie wyszedł, nie powiedział. Znaczy no to taka sytuacja absurdalna kompletnie, tak? właściwie tak, tak, tak. Ale jakby to znaczy, znaczy, znaczy absurdalność nie w tej sytuacji. Tak, jeden do drugiego mówi, a ja tu nie będę nic tłumaczył. To ty wiesz, jakie tam jest dobro w tych związkach, tak? Bo tyś to wpisał tu. No to to, było tego typu teksty rzucone na sali, prawda? I, i nie było żadnego wyjaśnienia. Znaczy, to, 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 to nie, oczywiście to pokazuje, jak, jak źle się niektóre rzeczy miały w czasie tej dyskusji. Ale to też pokazuje, jak dużo jeszcze można dużo można zrobić na drugim snodzie, tak? To znaczy, że, 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 że jakbym kościołów afrykańskich, naszego kościoła, niektórych biskupów w Europie Zachodniej czy amerykańskich, jednak po prostu może te, te, te sprawy wyprowadzić na prosto. Krótki ekskurs niemiecki, jak ja to lubię. Były reakcje oczywiście, z, na przykład Benedykt, Benedykt XVI w 2011 roku była opublikowana specjalna instrukcja apostolska w nawiązaniu do tego, co mówiłem w sprawie tych skandalicznych wskazań duszpasterskich, no, Benedykt już wiedział, co się święci, chociażby z tej racji, co się nie będzie święcić, właściwie z tej racji, że, no, Niemiec i doskonale znał sytuację i w 2011 roku Stolica Apostolska opublikowała instrukcję dotyczącą Kościoła Niemieckiego, w której zakazywała, Właśnie tej praktyki odmawiania sakramentów osobom, które występują, że tak powiem, w celach podatkowych z Kościoła Katolickiego, nie w sensie apostazji od wiary, tylko że po prostu chcę mieć 600 euro więcej w kieszeni w ciągu roku i dlatego nie, nie deklaruje się. Więc, więc no, ja już nie po, już pomijając te stałe. stałe yy, ponaglenia, nauczanie i wezwania świętego Jana Pawła II. To jest, wydaje mi się, ważne, bo ja oczywiście też przyjmuję do siebie bardzo żywo słowa apostoła Pawła, żeby ten, kto, żeby ten baczył, ten, kto stoi, żeby nie, nie upadł. I, I z całą pokorą, ale odnoszę się do sytuacji kościoła niemieckiego, ale idę, jak gdyby kierując się tym, co mówił święty Jan Paweł II w tych trzech ważnych pielgrzymkach do Niemiec. I jak pani wspomniała o tej scenie z lotniska w Managu i w Nikaragu, jak był w, wtedy w, w, na początku swojego pontyfikatu, jak tam palcem, no, że tak powiem, pouczał dość wyraźnie jednego z ministrów rządu Daniela Ortegi, który był też księdzem. Tak, no, W każdym razie jest jeszcze bardziej dramatyczna scena. Jak w 1996 roku Ojciec Święty przed bramą brandenburską, to było ostatnie przemówienie tej pielgrzymki i w tym sensie też ostatni głos papieża, będąc w Niemczech. On potem jeszcze oczywiście komunikował się z biskupami niemieckimi ad limina przybywającymi. I kiedy jego, jego, jego głos był zagłuszany gwizdami i wulgarnymi transparentami i no, wrogą reakcją. I tam padają te ważne słowa Ojca Świętego, prawda, że nie ma, nie ma wolności bez prawdy. Nie ma wolności bez prawdy. Jeżeli chcesz być wolnym, to musisz żyć prawdzie. Musisz pamiętać, że nie jesteś, nie jesteś że jesteś stworzeniem, że jesteś sługą, prawda. To są bardzo ważne słowa, i do nich trzeba ciągle wracać, podobnie jak do słów świętego Jana Pawła II w 80 roku, jak był w Republice Federalnej Niemiec, kiedy przestrzegał wprost biskupów niemieckich w Fuldzie żeby unikali fałszywego pojęcia miłosierdzia, bo często się mówi, mówił Jan Paweł II, że Kościół jest niemiłosierny, że są ludzie, którzy poszukują szczęścia, a Kościół jest niemiłosierny, a Pan Jezus był miłosierny. I Ojciec Święty przypomniał, że miłosierny Chrystus, odpuszczając grzechy, mówił, idź i nie grzesz więcej. Więc warto, wydaje mi się, przypominać słowa świętego Jana Pawła II, bo często my dość mamy ograniczony, że tak powiem, zasób pamięci w sprawie nauczania świętego Jana Pawła II, a odnoszę wrażenie, że te słowa, które mówił za każdym razem do biskupów niemieckich, były w jakimś sensie profetyczne, jeżeli patrzymy na to, co się teraz dzieje w przypadku właśnie tych. tych tych prób dywersji, w, gdy chodzi o, o przykazanie niecudzeusz. Mamy dwie i pół godziny za sobą, spotkania i rozmowy, nawet z hakiem. Także dziękujemy bardzo za, za ten wspólny czas. Dziękuję przede wszystkim uczestnikom naszej dyskusji księdzu Mirosławowi Tykwerowi, Tomaszowi Rowickiemu, Pawłowi Milcarkowi. Grzegorzowi, Kucharczykowi, no i wszystkim Państwu.